Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na webinarze Co dla firm zmienia Polski Ład. Dzisiaj druga część webinaru. Zmiany w prawie podatkowym od 1 stycznia 2022 roku. Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się z ekspertami Krajowej Administracji Skarbowej, z panią Agnieszką Kowalską, panią Magdaleną Kowalską, panią Agnieszką Sieruga oraz panem Kamilem Górskim. Witam panie, państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, że uzyskamy, jestem przekonany, dużą, ogromną wiedzę, zasób tej wiedzy. W związku z tym ja biorę notatnik, biorę kawę, biorę pączka, bo dzisiaj tłusty czwartek, zamieniam się w słuch, a głos oddaję ekspertom. Jeszcze raz dziękując serdecznie za możliwość współudziału z Państwem, współorganizacji z Państwem tego webinaru. Życzę miłego odbioru. Dzień dobry, Agnieszka Kowalska, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Omówię wybrane zagadnienia związane z Polskim Ładem w prawie podatkowym. Będą to zagadnienia dotyczące płatności bezgotówkowych, ulgi na terminal, pakiet ulg wspierających innowacje i produkcję, ulga na ekspansję i ulga sponsoringowa. Omówione zostaną także takie wybrane zagadnienia związane z nowymi obowiązkami płatnika w związku z Polskim Ładem i na zakończenie Krajowy System E-Faktur oraz Grupa VAT. Nowelizacja ustaw podatkowych została przyjęta jako ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw. Nowy Ład wpływa bezpośrednio na obecnie obowiązujące zasady podatkowe. Dotyczy między innymi limitów płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami oraz w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, skali podatkowej, progów podatkowych, a także ulgi odliczeń w podatkach dochodowych. W szczególności dotyczy wsparcia innowacji i produkcji. I zaczniemy omawianie tych zagadnień od płatności bezgotówkowych. Tutaj dla przedsiębiorców ważne są limity tych płatności z tego względu, że wiążą się one z istotnymi konsekwencjami podatkowymi. Pani Agnieszko, czy nas Pani słyszy, bo tak? Chyba coś nam tutaj zaszwankowała technologia i przestaliśmy Panią słyszeć, przynajmniej ja. Nie wiem, czy Państwo też, proszę ewentualnie o komentarze, ale ja przestałem. Także mogę potwierdzić, że jest, że właśnie ja mogę potwierdzić, że było słychać. I widzę, że tutaj wszyscy pozostali też słyszałam. To co, kontynuujemy czy czekamy? Kontynuujemy, to tylko po mojej stronie był tutaj problem. Także przepraszam bardzo, że się wtrąciłem. Obecnie limit płatności gotówkowych wynosi 15 tysięcy zł brutto, co oznacza, że przedsiębiorca nie może uregulować płatności gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tysięcy zł. Natomiast od 1 stycznia, ale dopiero 2023 roku, czyli od następnego roku, limit płatności gotówkowych został obniżony do kwoty 8 tysięcy zł. Gdy wartość transakcji przekroczy ten limit, płatność będzie musiała być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego, czyli na przykład rachunku bankowego, czy płatność kartą płatniczą, czy też z wykorzystaniem platform internetowych. Niezależnie od tego, czy płatność została ustalona w sposób ratalny, czy w formie zaliczek, tutaj znaczenie ma wysokość łącznej sumy transakcji, czyli jeżeli ta łączna wartość transakcji przekracza w tym roku 15 tysięcy zł, a od stycznia 2023 roku 8 tysięcy zł, to aby ująć ten wydatek w kosztach podatkowych, nie będzie on mógł być uregulowany gotówką.
Dokonanie płatności powyżej 8 tysięcy złotych od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2023 roku w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że podatnik takiej płatności nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. I teraz konsekwencje niezastosowania takiego limitu, czyli w przypadku zaliczenia wydatku do kosztów pomimo opłacenia takiej transakcji w formie gotówki, podatnik będzie miał obowiązek zmniejszenia kosztów, a jeżeli nie ma możliwości zmniejszenia kosztów, to do zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub został zlecony przelew, albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Jednorazowa wartość transakcji, przez to rozumiemy całą wartość wierzytelności lub zobowiązań wyrażoną w pieniądzu, wynikającą z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług, określoną w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami. Przy czym ten limit płatności gotówką ma zastosowanie tylko do tych zobowiązań, które powinny zostać uregulowane w formie zapłaty pieniężnej. Czyli jeżeli zobowiązanie zostanie uregulowane w drodze na przykład kompensaty, nettingu czy umowy barterowej, to tutaj limit ten nie ma zastosowania i taki wydatek podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych. I przykładowo, jeżeli w styczniu 2023 roku podatnik otrzyma fakturę na kwotę 9 tysięcy złotych i opłaci ją gotówką, nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono też nowe rozwiązanie, które dotyczy limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Ten limit będzie wynosił 20 tysięcy złotych, czyli w przypadku transakcji o wartości powyżej 20 tysięcy złotych konsument będzie miał obowiązek zapłaty w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedsiębiorcy. I tutaj nie będą miały znaczenia ustalenia pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem. Ten limit dotyczy wartości całej transakcji bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji. Czyli przedsiębiorcy w związku z tym obowiązkiem będą zobowiązani do zapewnienia konsumentowi możliwości dokonania zapłaty za pomocą rachunku bankowego, czyli na przykład za pomocą terminala płatniczego, przelewu bankowego, przelewu na telefon, czy też integracji firmowego konta bankowego z usługą BLIK. I tutaj bardzo ważna rzecz, że sankcje za płatność powyżej tego limitu ponosi sprzedawca, a sankcją jest podwójny przychód. Czyli jeżeli przykładowo w 2023 roku przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką na kwotę powyżej 20 tysięcy złotych, to będzie ta kwota stanowiła dla przedsiębiorcy przychód na strach ogólny, na przychód, dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. I tutaj przykładowo mamy podatnika, który świadczy usługi remontowe w marcu 2023 roku, zawarł umowę z konsumentem na kwotę 30 tysięcy złotych. Konsument powinien dokonać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego z uwagi na to, że ta kwota przekracza ten limit 20 tysięcy złotych. Jeżeli konsument zapłaci gotówką, to tutaj podatnik będzie musiał opodatkować tą sprzedaż, ale dodatkowo również tą kwotę, która nie została uregulowana za pośrednictwem rachunku bankowego. Kolejnym przepisem, który tutaj zobowiązuje podatników do udostępnienia możliwości płatności bezgotówkowych, jest artykuł 19a ustawy Prawo przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zobowiązany jest zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, na przykład terminala, w każdym miejscu, gdzie wykonywana jest działalność faktycznie, czyli na przykład, czyli zarówno w lokalu, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa, ale także w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. I z tego obowiązku wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli podatnicy, którzy korzystają na przykład ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego od obowiązku takiego ewidencjonowania sprzedaży.
Teraz w związku z tymi rozwiązaniami ustawodawca wprowadził nową ulgę, ulgę na terminal, czyli przedsiębiorcy, którzy kupią terminal płatniczy i będą nim obsługiwać transakcje płatnicze, mogą od tego roku skorzystać z takiej specjalnej ulgi na ten cel. Wydatki na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ale także odliczane od dochodów w ramach ulgi podatkowej. I z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT, jak również podatnicy CIT, ci, którzy uzyskują inne przychody niż zysków kapitałowych. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku czy od przychodu w przypadku ryczałtu wydatków na nabycie terminala płatniczego, a także kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych, czyli na przykład opłaty za najem, interchange, opłaty systemowe. I prawo do ulgi na terminal ma podatnik, który prowadzi działalność na, zarówno na własne nazwisko, jak i spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem. I teraz mamy definicję terminala płatniczego. Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Natomiast instrument płatniczy to urządzenie, zbiór procedur wykorzystywanych do złożenia zlecenia płatniczego. I takim bezgotówkowym terminalem, instrumentem płatniczym jest na przykład polecenie przelewu, karta płatnicza czy płatność mobilna. Maksymalna wysokość odliczenia to 1000 zł rocznie, natomiast w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących 2,5 tysiąca zł. Teraz podatnik może rozliczyć tą ulgę przez 2 lata podatkowe w roku podatkowym, w którym umożliwił płatności za pośrednictwem terminala płatniczego i w roku następnym. Odrębne zasady przewidziano dla podatników bezgotówkowych, ich tutaj to ograniczenie 2-letnie nie dotyczy. Podatnik bezgotówkowy to jest podatnik będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do szybszego zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni, a mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła 2 milionów euro. W przypadku podatnika bezgotówkowego warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest uzyskanie w roku podatkowym, jak już mówiłam wcześniej, prawa do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni przez co najmniej 7 miesięcy albo 2 kwartały, w zależności od tego, jaki sposób rozliczenia ten podatnik stosuje. I przedsiębiorca będący podatnikiem bezgotówkowym może odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego i opłat związanych z obsługą tego terminala, ale nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym. I wydatki te odlicza się w każdym roku, w którym podatnik ponosi te wydatki, które podlegają odliczeniu, i w przypadku podatnika bezgotówkowego jest to ulga bezterminowa. Odliczenia ulgi na terminal dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Tej ulgi nie można uwzględnić przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku. Istotne jest to, że w przypadku podatników PIT kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, natomiast w przypadku podatników CIT dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody zysków kapitałowych. Jeżeli w danym roku nie jest możliwe skorzystanie z odliczenia od dochodu, to z tego odliczenia można skorzystać w kolejno następujących po sobie 6 latach podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek. I przykładowo podatnik poniósł wydatek na terminal w 2022 roku, nie osiągnął dochodu umożliwiającego rozliczenie tej ulgi. W takim przypadku podatnik może rozliczyć ulgę w zeznaniu za 2023 rok i w kolejno następujących latach aż do rozliczenia, ale nie dłużej niż do 2028 roku. Podatnik nie odliczy ulgi, jeżeli przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. I to wyłączenie nie dotyczy podatnika bezgotówkowego, ten może odliczać ulgę bez zachowania tych 12 miesięcy. I przykładowo,
jeżeli firma skończy prowadzenie działalności z dniem 31 grudnia 2022 roku, a następnie rozpocznie prowadzenie działalności od 1 maja 2023 roku, to nie będzie miała prawa do skorzystania z ulgi, ponieważ tutaj nie zapewnia, ponieważ zapewniała przyjmowanie płatności w tym okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczęła przyjmowanie płatności. Z ulgi na terminal mogą również skorzystać podatnicy, którzy korzystali z programów finansujących, na przykład z programu Polska Bezgotówkowa, i tutaj prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania ze wsparcia w ramach programu, a także w roku następnym. I zasada ta nie ma zastosowania do podatników bezgotówkowych, oni mają odrębne zasady rozliczania tej ulgi. Odliczeniu nie podlegają wydatki w takiej części, w jakiej zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Tutaj datą poniesienia wydatku jest dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku, czyli jeżeli faktura na zakup terminala została wystawiona w grudniu 2021 roku, czyli w poprzednim roku podatkowym, a została opłacona w tym roku, to podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia takiego wydatku. I teraz przejdę do tych już pakietu ulg na innowacje i produkcję. W Polskim Ładzie w tym obszarze zaproponowano szereg rozwiązań podatkowych, które mają wspierać polskie firmy inwestujące w innowacje i produktywność. Od stycznia 2022 roku zaczął tutaj działać taki kompleksowy system ulg podatkowych, które działają równocześnie i ich celem jest właśnie wsparcie inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Na pierwszym etapie tego procesu działa ulga badawczo-rozwojowa. Ona ma wspierać prace koncepcyjne nad nowym produktem, usługą bądź procesem. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest prowadzenie działalności nastawionej na rozwój. Tutaj nie są potrzebne jakieś specjalne laboratoria czy skomplikowane badania. Wystarczą same prace rozwojowe i tutaj te prace rozwojowe chyba są najbardziej istotne dla przedsiębiorstw, dla większości przedsiębiorstw. Takie prace wykorzystują dostępną aktualnie wiedzę, a także umiejętności zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Ważne jest też to, że działania rozwojowe niekoniecznie muszą zakończyć się sukcesem. Tutaj wynik badań prac nie jest decydujący. Wystarczy, że prowadzone są takie prace mające na celu rozwój przedsiębiorstwa. Mamy dwa rodzaje zachęt podatkowych, które wspierają proces innowacji. To jest ta ulga B plus R plus, czyli badawczo-rozwojowa plus preferencja IP Box. I do końca 2021 roku tutaj nie można było równocześnie stosować tej ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Tutaj podatnik musiał wybrać, czy będzie korzystał z ulgi B plus R, czy z tego opodatkowania 5% IP Boxem. To wynikało z reguły, że koszty uzyskania przychodu uwzględnione przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na stawkach ogólnych nie mogą po raz drugi zostać uwzględnione przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach tych preferencyjnych, czyli tak jak IP Box jest opodatkowany stawką 5%. Możliwe było skorzystanie z obu rozwiązań w tym samym roku podatkowym, ale wobec różnych kategorii dochodu, czyli z ulgi B plus R wobec dochodu opodatkowanego na stawkach ogólnych, a z IP Box wobec dochodu skwalifikowanych praw własności intelektualnej. W Polskim Ładzie te rozwiązania zostały zmodernizowane. Tutaj do końca 2021 roku podatnicy posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 150% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Tutaj z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową, gdzie odliczenie pozostaje na poziomie 100%. Natomiast od 2022 roku centra badawczo-rozwojowe mogą odliczać 200% kosztów kwalifikowanych.
z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową. Natomiast podatnicy nie posiadający statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego nadal mogą odliczać od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100%. Tutaj akurat Polski Ład nie wprowadził żadnych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń pracowników, zostały wprowadzone zmiany dotyczące wszystkich grup podatników, czyli do końca 2021 roku podatnicy zarówno o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego, jak i pozostali mogli w ramach ulgi badawczo-rozwojowej odliczać koszty wynagrodzeń pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową. Tutaj w Centra Badawczo-Rozwojowe w wysokości 150%, a pozostali podatnicy 100%. Od 2022 roku wszystkich podatników obowiązuje limit, znaczy obowiązuje, mają limit do 200% poniesionych tych wydatków. I tutaj chodzi o należności wypłacone na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, a także o dzieło, tutaj wraz ze składkami ZUS. I dodatkowo wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Od stycznia 2022 roku podatnicy mogą korzystać równocześnie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IB Box w ramach tego samego dochodu i to jest ta bardzo duża, istotna zmiana, jeżeli chodzi o pakiet ulg wspierających innowacje i produkcję, czyli umożliwienie korzystania równocześnie z obu tych ulg w ramach tego samego dochodu. Oznacza to, że przy kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podatnicy mogą uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego podatnik osiąga dochody. Czyli tutaj podatnik może dokonać odliczenia kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową od dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. I nowym rozwiązaniem, które wprowadził Polski Ład, jest ulga na innowacyjnych pracowników. Z tej ulgi, ta ulga jest adresowana do przedsiębiorców, podatników PIT i CIT, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową oraz zatrudniają osoby fizyczne na stanowiskach badawczo-rozwojowych, czyli pracowników naukowych czy kadrę inżynieryjno-techniczną. To odliczenie przysługuje w stosunku do osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także umów cywilnoprawnych oraz praw autorskich, ale dotyczy tych pracowników, których czas przeznaczony na realizację tej działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Ta ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B plus R, czyli podatnicy, którzy mają zbyt niski dochód, by uwzględnić tą ulgę B plus R, mogą wartość tej niewykorzystanej ulgi odliczyć od zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom innowacyjnym. I podatnik może odliczyć ulgę począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył zeznanie podatkowe. Odliczenie stosuje się do końca roku podatkowego, w którym podatnik złożył zeznanie z wykazaną kwotą ulgi na innowacyjnych pracowników, czyli na przykład przedsiębiorca, który złożył zeznanie za 2022 rok w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę, czyli pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych pracowników w kolejnych miesiącach od maja do grudnia 2023 roku. Wysokość odliczenia to jest iloczyn stawki podatku PIT lub CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi badawczo-rozwojowej. Jeżeli podatnik utraci prawo do odliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników, będzie musiał doliczyć te kwoty poprzednio odliczone w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym miał możliwość skorzystania z ulgi. I przykładowo, jeżeli przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym poniósł stratę i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność badawczo-rozwojową, to w zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł, czyli to jest 14 000 razy ta stawka podatku liniowego.
Przepisy dotyczące tej ulgi nie mają zastosowania do płatników będących zakładami pracy chronionej, zatrudniających osoby niepełnosprawne, płatników, którzy utracili status zakłady pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat, a także podatników, którym przysługuje zwrot podatkowy z tytułu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż kwota przysługującego odliczenia. Warunkiem zastosowania ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej i prowadzenie ewidencji czasu pracy, które pozwoli na ustalenie, czy dane prace stanowiły tą prace badawczo-rozwojowe i ile czasu takie prace danej osobie zajęły w każdym miesiącu. Konieczne jest także prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów związanych z każdą innowacją. Ja już dziękuję. Teraz kolejne ulgi związane z pakietem wspierającym badania i rozwój. Dzień dobry, Magdalena Kowalska. Nie wiem, czy już mnie słychać. Dobrze, to szybko przechodzimy dalej. Ja omówię kolejne kilka rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład dotyczących firm. Zacznę od ulgi na prototyp. Ta ulga kierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku prac badawczo-rozwojowych wytworzyły nowy produkt. I ta ulga stanowi takie uzupełnienie ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz ulgi IP Box. Jest to takie rozwinięcie tej ulgi na działalność badawczo-rozwojową i swoim zakresem obejmuje etap po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych przed przystąpieniem do masowej produkcji opracowanego produktu. Firma, która przygotuje taki prototyp, co do zasady zalicza wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszt uzyskania przychodu, natomiast dodatkowo w związku z tą ulgą na prototyp może zaliczyć do kosztów 30% tych samych wydatków pomniejszonych o datek VAT, przy czym to odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w przypadku podatników CIT, dochodu osiągniętego z innych źródeł niż zysków kapitałowych. Z tej ulgi może korzystać każda firma, która opracuje nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Nie musi to być jakaś wielkie opracowanie, bardzo innowacyjny produkt. Chodzi o to, żeby był to produkt innowacyjny na poziomie danej firmy, przy czym warunkiem jest, aby nie występował on do tej pory na rynku. I ten produkt ma na celu powiększenie oferty firmy, zwiększenie konkurencyjności na nowych rynkach. Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani podatkiem PIT według skali, podatkiem liniowym, jak również podatkiem CIT. W przypadku podatników CIT muszą ci podatnicy uzyskiwać przychody inne niż zysków kapitałowych.
W ramach tej ulgi na prototyp wprowadzono w ustawie definicję nowego produktu. Jest to produkt, który powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych. I tutaj ustawa odsyła w tym zakresie do ustawy o rachunkowości, czyli będą to aktywa obrotowe w postaci wytworzonych lub przetworzonych przez jednostkę produktów gotowych, zdatnych do sprzedaży lub produkcji w toku. I tą ulgą nie są objęte usługi. I kolejna definicja, produkcja próbna nowego produktu, to jest między innymi rozruch technologiczny tej produkcji stanowiącej efekt prac badawczo-rozwojowych, jak również zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia tej produkcji. Czyli jest to taki okres pomiędzy dniem poniesienia przez podatnika pierwszego wydatku na produkcję próbną, a dniem rozpoczęcia produkcji tego wytworzonego produktu. I bardzo istotne tutaj jest to, aby ta produkcja próbna dotyczyła produktu powstałego w wyniku prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych, czyli nie można tutaj korzystać z prototypu wytworzonego w ramach prac badawczo-rozwojowych przez inny podmiot. I również jest zdefiniowane wprowadzenie na rynek nowego produktu. Są to działania w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji. Ustawa zawiera zamknięty katalog kosztów produkcji próbnej i kosztów wprowadzenia produktu na rynek. Jeżeli chodzi o koszty produkcji próbnej, jest to nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego, ulepszenie środka trwałego, jak również nabycie materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu. Czyli tutaj bardzo istotne jest to, że musi to być fabrycznie nowy środek trwały. Jeżeli chodzi o koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu, są to przede wszystkim wydatki związane z uzyskaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia sprzedaży tego produktu. Odliczenia ulgi na prototyp dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione. Jeżeli kwota odliczenia przekroczy uzyskany dochód albo podmiot podniesie stratę, wówczas nadwyżka może być odliczana przez następnych kolejnych 6 lat kalendarzowych. Przy czym należy pamiętać o tym, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione i te, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy. I tutaj bardzo ważne też takie zastrzeżenie zostało wprowadzone odnośnie tych podatników, którzy korzystają ze zwolnień w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub specjalnych stref ekonomicznych. Tutaj prawo do odliczenia przysługuje tylko w odniesieniu do tych kosztów, które nie są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego. I ta ulga dotyczy wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021, czyli jeżeli firma ponosi już w tej chwili takie wydatki, które się kwalifikują do ulgi na prototyp, to w związku z tym są one poniesione po 1 stycznia, od 1 stycznia 2022 roku. Już można zaliczać te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Tutaj jeszcze tak króciutko podsumowując tą ulgę na prototyp, chciałam zwrócić uwagę na taki problem, który może się pojawić dotyczący rozróżnienia tego, jak do granicy pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową a tą ulgą na prototyp. Do tej pory ulgi na prototyp wiadomo nie było. Te wydatki, które dotyczyły produkcji prototypowej, mogły być uwzględniane w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Tak to było akceptowane. Natomiast w związku z pojawieniem się tej ulgi na prototyp, no tutaj już należy uważać i właściwie kwalifikować podnoszone wydatki. Te wydatki, które dotyczą już samej produkcji testowej, powinny być odliczone w ramach ulgi na prototyp. Tutaj należy pamiętać o tym, że jest mniejszy limit odliczenia, który wynosi 30%, natomiast w ramach ulgi badawczo-rozwojowej ten limit wynosi 100%. I co też bardzo ważne, na pewno nie można odliczać dwukrotnie tego samego wydatku. Jeżeli został już zakwalifikowany do ulgi badawczo-rozwojowej, trzeba uważać, żeby go drugi raz tego samego wydatku nie odliczyć w ramach ulgi na prototyp. Przejdę teraz do ulgi na robotyzację. Ta ulga ma na celu zachęcenie do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej, wsparcie transformacji cyfrowej.
Polega ona na możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. Czyli tutaj istota tej ulgi polega na tym, że w pierwszej kolejności podatnik zalicza poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, a dodatkowo w momencie składania zeznania podatkowego będzie mógł odliczyć 50% tych samych wydatków od podstawy opodatkowania. I to liczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych w latach 2022-2026. Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani PIT, jak i CIT. Jeżeli chodzi o podatników CIT, to również ci, którzy zyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych. I tutaj istotne jest to, że zakres podmiotowy tej ulgi nie jest zawężony do żadnej konkretnej branży. Ona nie jest adresowana tylko i wyłącznie do firm produkcyjnych, do sektora produkcyjnego. Wszyscy podatnicy, wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i branżę, mogą korzystać z tej ulgi, oczywiście pod warunkiem, że zakupiona maszyna będzie spełniać warunki wskazane w ustawie. Jeżeli chodzi o te warunki, to oczywiście decydujące znaczenie ma definicja robota przemysłowego, a także urządzeń i maszyn peryferyjnych do tych robotów związanych z robotami. I tutaj też należy pamiętać o tym, że te produkty, które będą odliczane w ramach tej ulgi, muszą być fabrycznie nowe, czyli nie mogą to być produkty używane. Taki robot nie może nigdzie wcześniej być wykorzystywany. Roboty muszą być też zainstalowane w środowisku przemysłowym, czyli muszą być wykorzystywane. Jeżeli chodzi o samą definicję robota przemysłowego, no to tutaj istotne jest to, że to on musi mieć przynajmniej 3 stopnie swobody, czyli on musi mieć takie właściwości manipulacyjne. I ustawa zawiera zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, czyli tylko te koszty, które są faktycznie wymienione w ustawie, będą mogły być odliczone w ramach tej ulgi. Ulgą objęte są przede wszystkim wydatki na zakup robotów przemysłowych, wszelkich innych urządzeń pomocniczych i peryferyjnych, a także wydatki na opłaty leasingowe dotyczące takich robotów. Również tutaj można odliczać w ramach tej ulgi nabycie usług szkoleniowych, przy czym ważne jest to, że te szkolenia muszą być związane z wdrożeniem tego konkretnego stanowiska w firmie, czyli dotyczącego tego konkretnego nabytego robota, obsługi tego robota, a nie może to być szkolenie dotyczące ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu robotów przemysłowych. To musi dotyczyć tego konkretnego robota. Również można tutaj odliczać zakup, zainstalowanie oprogramowania i koniecznego wszelkiego innego sprzętu, który jest niezbędny do tego, aby taki robot pracował, wykonywał swoje zadania. Ulga na robotyzację nie obejmuje, tutaj trzeba tylko pamiętać o tym, że ta ulga na robotyzację nie obejmuje robota z wszelkimi tymi niezbędnymi maszynami, urządzeniami, oprogramowaniem, natomiast nie obejmuje tego urządzenia, które ten robot ma obsługiwać. Jeżeli chodzi o wartości niematerialne i prawne, to tutaj można zaliczyć licencję na oprogramowanie, jak również koszt pracy ludzkiej związane z wdrożeniem tego stanowiska. I tutaj, jeżeli chodzi o zasady odliczania tych kosztów, zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, to co do zasady będą one dotyczyły odpisów amortyzacyjnych od zakupionych robotów. I bardzo ważne jest to, że wydatki, aby mogły skorzystać z tej ulgi, muszą stanowić koszt uzyskania przychodu. Ulga na robotyzację obowiązuje przez 5 lat, od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026. Mogą powstać wątpliwości dotyczące tego, czy po 31 grudnia 2026 podatnik będzie mógł odliczać w dalszym czasie odpisy odliczanie tej ulgi w ostatnim roku obowiązywania, czyli w 2026. Tutaj zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów na dzień dzisiejszy nie będzie takiej możliwości.
Natomiast jeżeli podatnik obecnie amortyzuje już robota z peryferiami, który został wcześniej zakupiony przed 1 stycznia 2022, ale ten robot spełnia wszystkie warunki wskazane w ustawie, to wówczas wszystkie te odpisy amortyzacyjne i te wydatki, które podatnik poniesie od 1 stycznia 2022, może zaliczać już, rozliczać w ramach tej ulgi. Na przykład jeżeli robot został zakupiony w 2018 roku, to od 1 stycznia 2022 suma amortyzacji tego systemu za 2022 rok i te kolejne lata do 2026 może już być rozliczana w ramach tej ulgi. Gdyby podatnik zdecydował się na modernizację takiego robota, już po 1 stycznia 2022 również może już korzystać z tej ulgi. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty związane z robotyzacją i jeżeli analogicznie jak przy prototypie, jeżeli ta ulga przekroczy dochód albo będzie poniesiona strata przez podmiot, wówczas będzie ulga mogła być rozliczona przez kolejnych 6 lat kalendarzowych. I należy też pamiętać o tym, aby zbyt wcześnie nie doszło do zbycia takiego robota, bo jeżeli przed upływem końca amortyzacji bądź też umowy leasingu, bo również objęte tą ulgą są umowy leasingu, jeżeli nastąpi zbycie takiego robota, no to wtedy niestety trzeba będzie oddać całą ulgę. Kolejne rozwiązanie, jakie zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, to jest ulga na ekspansję. Ona pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktu. Ta ulga nazywana jest ulgą również prowzrostową. I celem tej ulgi jest ułatwienie poszukiwania nowych rynków zbytu. Mogą to być zarówno rynki krajowe, jak i zagraniczne. Istotą tej ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków do wysokości 1 000 000 zł, czyli bardzo wysoki limit został tutaj przyznany. Te wydatki muszą mieć związek ze zwiększeniem sprzedaży produktów wytworzonych przez dane przedsiębiorstwo z wyłączeniem sprzedaży do podmiotów powiązanych. I tutaj warto też mieć na uwadze, że ten limit 1 000 000 zł odnosi się do wszystkich produktów, które podatnik będzie sprzedawał. Nie jest to limit, który będzie dotyczył kilku produktów. Czyli jeżeli przedsiębiorstwo wytworzy kilka nowych produktów i będzie chciało skorzystać z ulgi na ekspansję, to ten limit 1 000 000 zł będzie obejmował wszystkie te produkty. Ustawa definiuje pojęcie produktu oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Produkty to są rzeczy wytworzone przez podatnika, czyli nie mogą to być produkty nabyte od innej firmy, tylko muszą być wytworzone przez podatnika i są to rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli wyłącznie przedmioty materialne zdolne do samodzielnego występowania w obrocie. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie przychodów ze sprzedaży, jest to odpłatne zbycie produktów do podmiotu nie będącego podmiotem powiązanym. Z ulgi mogą korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. W przypadku podatników CIT muszą oni uzyskiwać przychody inne niż zysków kapitałowych. Jeżeli chodzi o warunki skorzystania z odliczenia, to tutaj przede wszystkim trzeba wskazać na konieczność zwiększenia sprzedaży, jeżeli jest to produkt nowo wytworzony, który dotychczas nie występował w ofercie firmy, to warunkiem jest uzyskanie w ciągu 2 kolejno po sobie następujących latach podatkowych osiągnięcie przychodu ze sprzedaży, bądź też wzrost przychodu ze sprzedaży takich produktów, które już były sprzedawane, albo sprzedaż nowych produktów, bądź też sprzedaż produktów nieoferowanych wcześniej w danym kraju. Tutaj mogą powstać wątpliwości, jak liczyć te 2 lata, w ciągu których ma nastąpić wzrost przychodów ze sprzedaży. Jeżeli podatnik poniesie koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży w 2022 i będzie chciał skorzystać z tej ulgi, to okresem, w którym powinno dojść do wymaganego wzrostu przychodów, będą w tym przypadku lata 2022 i 2023.
Ustawa przewiduje również w tym przypadku zamknięty katalog wydatków uprawniających do skorzystania z tej ulgi, czyli tylko można odliczać te wydatki, które są wymienione wprost w ustawie. Między innymi jest to organizacja targów, działania promocyjno-informacyjne. Tutaj w ramach tych działań jest zakup przestrzeni reklamowych. W tych wydatkach będą się mieściły na przykład koszty reklam telewizyjnych czy radiowych, jak również przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. W tych wydatkach mieszczą się również dostosowywanie opakowań do wymagań kontrahentów. Tutaj myślę, że to może zainteresować większość firm. To tutaj w tym przypadku ta kategoria wydatków będzie obejmowała koszty związane z takim etapem dostosowawczym tych opakowań, na przykład rozróżnienie kolorystyki w zależności od odbiorcy. Natomiast nie będą to koszty ogólne produkcji. Odliczenia dokonuje się również w zeznaniu rocznym i tu jest ta sama zasada, co przy razie zbyt niskiego dochodu czy poniesienia straty, to wtedy można odliczyć przez kolejne 6 lat. I również jest tutaj zastrzeżenie odnośnie tych podatników, którzy inwestują w ramach polskiej strefy inwestycji lub specjalnych stref ekonomicznych. Tutaj trzeba uwzględniać już to odliczenie, które zostało wcześniej wykonane w ramach tych zwolnień. I w ramach tej ulgi można uwzględniać wydatków, które zostały poniesione przed 2021 rokiem, nawet jeżeli zostały one rozpoznane już w 2022 roku. Przepisy przejściowe wprost wskazują, że ta ulga ma zastosowanie tylko do wydatków, które zostały poniesione od 2022 roku. Gdyby się tak zdarzyło, że podatnik skorzystał z ulgi na ekspansję, odliczył ją, natomiast nie udało mu się spełnić tego warunku, że w okresie 2 lat musi nastąpić wzrost przychodów ze sprzedaży bądź osiągnięcie przychodów ze sprzedaży tych nowych produktów, to wówczas podatnik będzie musiał doliczyć tą odliczoną kwotę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia tego większego przychodu czy też przychodu. Czyli nie trzeba będzie tutaj składać korekty, tylko na bieżąco to rozliczać. I ostatnia ulga, którą chcę omówić, to jest ulga sponsoringowa. Ta ulga jest skierowana do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma ona umożliwić uzyskanie klubom sportowym, uczelniom czy instytucjom kultury dodatkowe środki na prowadzoną przez nie działalność. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Magdalena, słyszymy cię, nie wiem, czy coś się stało, ale nie słuchacie w ogóle. Tak, nie słychać mnie? Ja słyszę. Nie słychać mnie? Słychać, bo tu no są komentarze też. No to ja kontynuuję. Ja szybko kontynuuję. Czyli ta ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, czyli podatnik może łącznie odliczyć 150% poniesionych kosztów. Czyli 100% kosztów będzie standardowo podatnik zaliczał do kosztów uzyskania przychodu, natomiast kolejne 50% tych samych kosztów będzie mógł ponownie odliczyć od podstawy opodatkowania. Ta ulga również jest skierowana do wszystkich podmiotów prowadzących, jak już mówiłam, działalność gospodarczą, zarówno opodatkowanych PIT, jak i CIT. Przy CIT-cie jest to samo zastrzeżenie, że muszą to być zyski inne niż przychody inne niż zysków kapitałowych. I w ramach tej ulgi można odliczyć wydatki poniesione na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatników CIT trzeba cały czas pamiętać o tym, że muszą to być przychody inne niż zysków kapitałowych. I w przypadku tej ulgi, jeżeli chodzi o działalność sportową, tutaj będą podlegały odliczeniu koszty poniesione na finansowanie klubów sportowych, czyli będzie to na przykład zakup sprzętu sportowego, stypendiów czy imprez sportowych, ale bardzo ważne jest to, że nie może to być impreza masowa.
zakresie kultury będzie można odliczyć wydatki na instytucje kultury, działalność kulturalną realizowaną przez odpowiednie uczelnie i szkoły, przy czym tutaj należy pamiętać o tym, że odliczeniu podlegają koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru. Natomiast jeżeli chodzi o szkolnictwo, tutaj będą to przykładowo wydatki na stypendia, finansowanie pracownikowi nauki czy praktyki zawodowej. I również tutaj analogicznie odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy. Natomiast koszty trzeba będzie wykazać w takiej specjalnej informacji dołączanej do tego zeznania. I ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022, czyli wszelkie wydatki poniesione od 1 stycznia 2022 już firma może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, czyli może w ramach tej ulgi odliczać. Nawet jeżeli umowa sponsoringowa przykładowo została zawarta przed 2022 rokiem, natomiast wydatki ponoszone są już w 2022, to już można z tej ulgi korzystać. I przykładowo jak wygląda korzyść związana z tą ulgą, jeżeli firma współpracuje z muzeum i w zamian za reklamę przeznacza na działalność tego muzeum 20 tysięcy złotych, w przypadku podatku liniowego taki zysk będzie wynosił 3800 zł. Tutaj jest podane, jak to zostało wyliczone, także ja myślę, że nie będę tego tutaj dokładnie omawiać. W przypadku tej ulgi tylko chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi przede wszystkim o kluby sportowe, że nie może to być darowizna, takie przekazanie środków pieniężnych. Musi to być związane z reklamą danej firmy. I z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj już bez problemów technicznych uda się tą część przedstawić, bo faktycznie wyświetla mi się jakiś komunikat, że słabe połączenie, także przepraszam, gdyby się coś działo. Nazywam się Agnieszka Sieruga, jestem pracownikiem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i będę miała przyjemność przedstawić Państwu wybrane zagadnienia dotyczące zmian związanych z Polskim Ładem, ale tych, które wiążą się z obowiązkami przedsiębiorcy jako płatnika, czyli tak naprawdę dotyczą podmiotów, które zatrudniają pracowników. W pierwszej kolejności chciałabym pokazać Państwu zmianę, która dotyczy oczywiście nie tylko naszych pracowników, ale też wszystkich podatników, którzy opodatkowani są według skali. Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik, który osiąga dochody właśnie opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, czyli na zasadach ogólnych, będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. Być może Państwo pamiętacie, że kwota, której mogliśmy korzystać jeszcze za rok 2021, czyli tą, którą rozliczamy obecnie w naszych zeznaniach, była to kwota degresywna 8 tysięcy, przy czym 8 tysięcy jako kwota zwolniona dotyczyła tylko podatników, którzy nie przekroczyli dochodów tej wysokości. Później ta kwota była malejąca, a powyżej 127 tysięcy de facto podatnik już w ogóle nie mógł korzystać z kwoty wolnej. Kwota 30 tysięcy przysługuje każdemu niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów, czyli niezależnie od tego, czy uzyskamy 30, 130 czy 300, zawsze pierwsze 30 tysięcy będziemy mieli nieopodatkowane. I jeszcze ważna informacja, jeżeli mamy do czynienia ze wspólnym rozliczeniem małżonków, oczywiście taka preferencja przysługuje każdemu z małżonków, czyli de facto wówczas będzie to w sumie zwolnione z opodatkowania 60 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o tą kwotę zmniejszającą, to pewnie Państwo wiecie, że tak też było w poprzednich latach. Podlega ona rozliczeniu już w trakcie roku, przy czym przyjęto taką zasadę, że rozliczamy w każdym miesiącu 1/12 tej kwoty wolnej. W ubiegłym roku ta 1/12 liczona z takiej kwoty 3089, która to była kwotą tą taką jakby średnią, jeżeli chodzi o kwotę zwolnioną, wynosiła 43,76 zł w skali miesiąca, czyli płatnik dokonując rozliczenia pracownika mógł de facto tylko tą niewielką kwotę w rozliczeniu uwzględnić.
Od 1 stycznia 2022 kwota zmniejszająca, czyli ta 1/12, to jest aż 425 zł. Jak to jest wyliczone, widzicie Państwo w nawiasie, to jest 1/12 z kwoty 500, a kwota 500 dla odmiany to jest 17% z tej kwoty, o której mówiłam przed chwilką, czyli z 30 tysięcy. Czyli tak czy inaczej cały czas mówimy o tej kwocie 30 tysięcy złotych. Ta kwota zmniejszająca, czyli 425 zł miesięcznie, jest rozliczana zarówno przez podmioty, które samodzielnie dokonują obliczenia zaliczek na podatek dochodowy, czyli przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, dokonując wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy, w każdym miesiącu będą taką kwotę samodzielnie sobie uwzględniać. Natomiast również w stosunku do podmiotów, co do których zaliczki oblicza płatnik, jest ona stosowana. Przy czym bądź z urzędu, no i tutaj przypuszczam, że to nie jest Państwa sytuacja, bo tutaj będziemy mieli raczej do czynienia z organami rentowymi czy też bankami, ale także na wniosek podatnika. Taki wniosek podatnik wyraża poprzez złożenie swojemu płatnikowi określonego formalnego druku i jest to druk najczęściej spotykany PIT-2. Czyli jeżeli nasz pracownik będzie chciał, żebyśmy my, dokonując obliczenia zaliczek na podatek dochodowy, stosowali tą kwotę zwalniającą, musi złożyć nam takie oświadczenie PIT-2. Powinno to być, to oświadczenie powinno być złożone zasadniczo przed uzyskaniem pierwszego przychodu danego pracodawcy, ale oczywiście też nie ma kłopotu, żeby ono zostało złożone w późniejszym terminie. Wtedy taki pracodawca będzie stosować tą kwotę zmniejszającą najpóźniej od miesiąca następnego po tym, w którym takie oświadczenie zostało złożone. PIT-2 można złożyć tylko u jednego pracodawcy, dlatego też jeżeli dany pracownik będzie miał kilka umów o pracę, będzie mógł wybrać tak naprawdę tego pracodawcę, który dla niego będzie tą kwotę wolną rozliczać. Też jest ważne, że jeżeli taki pracownik prowadzi na przykład działalność gospodarczą, a oprócz tego uzyskuje przychody ze stosunku pracy, rozliczy sobie kwotę wolną w działalności, wówczas oczywiście takiego PIT-2 złożyć w ogóle nie będzie mógł. PIT-2 składa się tylko raz, czyli jeżeli mamy pracownika, który takie oświadczenie już u nas złożył, to jest ono stosowane w kolejnych latach, aż do momentu, w którym pracownik odwoła takie oświadczenie, bądź też po prostu zakończy dla nas pracę. I co jeszcze ważne, kwota wolna może być potrącona tylko w danym miesiącu jednorazowo, czyli jeżeli wypłacamy naszemu pracownikowi w ciągu miesiąca dwie wielkości, najpierw na przykład wynagrodzenie, a później jeszcze jakieś na przykład nagrodę kwartalną, roczną, miesięczną, wówczas przy tej drugiej wypłacie już kwoty zmniejszającej zastosować płatnik nie będzie mógł. Tutaj proszę Państwa przejdziemy sobie do kolejnej zmiany, która łączy się z tym, o czym była mowa do tej pory. Tutaj widzimy skalę podatkową stosowaną przy rozliczeniu na zasadach ogólnych. Jak widzicie Państwo, stawki podatkowe nie uległy zmianie, czyli dalej na zasadach ogólnych mamy stawkę 17 i 32, natomiast oczywiście uwzględniając tą zwiększoną kwotę wolną, oczywiście ta efektywna stawka podatkowa będzie zdecydowanie niższa. I co jeszcze ważne, zobaczcie Państwo, zmieniona została również podstawa pierwszej skali podatkowej, czyli było z tego, co być może Państwo pamiętacie, 85 tysięcy z kawałkiem, zaraz tą kwotę sobie zobaczymy. Obecnie jest to 120 tysięcy, czyli tak naprawdę do 120 tysięcy mamy pierwsze 30 tysięcy zwolnione, a cała nadwyżka będzie objęta stawką podatkową 17%. Dopiero nadwyżka nad tą kwotę będzie objęta stawką 32%. Ale też to jeszcze nie jest wszystko, dlatego że ustawodawca wprowadził cały katalog nowych zwolnień, które również mogą spowodować, że efektywnie nasze obciążenia podatkowe, czy też naszych pracowników, bo tak naprawdę w tym temacie teraz jesteśmy, będą nieco niższe. Pierwsza z tych ulg, myślę, że już przez Państwa znana, czyli ulga dla młodych. Taka ulga jest już znana mi od 2 lat, czyli tak naprawdę myślę, że Państwo się już do niej przyzwyczailiście. Jest ona stosowana z ustawy i dotyczy osób, które nie przekroczyły 26 roku życia.
I tutaj zwolnieniu podlegały przychody ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście w postaci umowy zlecenia. Limit to właśnie jest kwota, którą, o której chwilkę temu mówiłam, czyli dotychczasowy limit pierwszego progu podatkowego, i ona w tym roku, ta kwota nie została zmieniona, 85 528 zł w skali roku. Czyli jeżeli jesteśmy płatnikiem i nasz pracownik nie przekroczył 26 lat, do 85 528 zł w skali roku jego przychody są zwolnione z opodatkowania. Dopiero zaczynamy pobierać zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu tej kwoty albo w drugiej sytuacji, kiedy taka osoba ukończy 26 lat w ciągu roku. Nasz pracownik może złożyć nam oświadczenie o tym, że nie chce, żeby taka ulga była w stosunku do niego stosowana. Bo być może ma też inny stosunek pracy, gdzie ta ulga będzie rozliczona. I z tą ulgą Państwo się na pewno już zdążyliście zapoznać. Natomiast zobaczcie Państwo, zostały wprowadzone również trzy kolejne ulgi. Ulga na powrót, ulga dla seniorów oraz ulga 4+. Macie Państwo tutaj nieco inną zasadę. Zobaczcie, limit jest ten sam, czyli dalej zostajemy w tej kwocie 85 528 zł, przy czym jest to limit jeden. Czyli gdyby się nawet zdarzyło tak, że korzystamy z trzech ulg, no bo cztery to jest niemożliwe, bo nigdy nie będziemy jednocześnie emerytem i osobą młodą. Natomiast wszystkie inne kombinacje są tutaj możliwe. Gdyby się nawet tak zdarzyło, to i tak mamy wspólny limit, czyli ulga na powrót stosowana do osób, które powróciły z zagranicy, zmieniają swoją rezydencję na polską i będą one teraz uzyskiwały przychody tutaj w kraju. Ulga dla seniora stosowana odnośnie osób, które ukończyły w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, pozostają dalej w zatrudnieniu bądź prowadzą działalność gospodarczą, to zaraz jeszcze rozwinę, ale jednocześnie nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. I ostatnia ulga 4+, to jest ulga dla osób, które wychowują czwórkę co najmniej dzieci, przy czym dla tych dzieci są wymagane określone też spełnienie określonych kryteriów. Dzieci ogólnie biorąc małoletnie, niepełnosprawne, bez granicy wieku oraz dzieci uczące się, ale do 25 roku życia, które nie uzyskują dochodów przekraczających w roku podatkowym 3089 zł. Te trzy ulgi, proszę Państwa, inaczej niż ulga dla młodych, stosowane są na wniosek podatnika. Czyli jeżeli mamy naszego pracownika i chciałby, żeby płatnik w ciągu roku tą ulgę mu stosował, musi złożyć nam takie oświadczenie. Jeżeli takie oświadczenie zostanie złożone, wówczas Państwo jako pracodawca nie opodatkowujecie, nie obliczacie zaliczek na podatek dochodowy od kwoty, tak jak widzimy, 85 528. Jest tu jeszcze jedna różnica. Te ulgi stosuje się również do osób, które uzyskują przychody w ramach działalności gospodarczej, czyli inaczej niż przy uldze dla młodych. I ta ulga dotyczy zarówno opodatkowania na podstawie skali, jak i liniówki, a także ryczałtu ewidencjonowanego. Czyli tu jest zdecydowanie szerszy zakres stosowania tych ulg w stosunku do ulgi dla młodych. I zobaczcie Państwo teraz, podsumowując to wszystko, czyli mamy takie nowości pozytywne dla nas czy dla naszego pracownika. Pierwsza rzecz, możemy skorzystać z tych czterech ulg i wtedy pierwsze 85 528 będzie zwolnione. Później zaczynamy obliczać już według skali, no ale oczywiście dalej kwota wolna, czyli w skali roku 30 tysięcy miesięcznie 425 zł. Tutaj widzę, że pojawiło się pytanie, ono dotyczy, rozumiem, PIT-u 2, czy osoba na etacie jednocześnie prowadząca działalność może złożyć takie oświadczenie i to jest podatek liniowy. Tak, w takiej sytuacji będzie taka możliwość, ponieważ w przypadku podatku liniowego zaliczka na podatek nie jest obliczana o kwotę wolną od podatku. Także to od razu myślę, że odpowiem, bo później będziemy troszkę przy innych tematach. No i proszę Państwa, zmiana chyba no najbardziej istotna, no i niestety, która powoduje, że nasze zobowiązania podatkowe mogą być nieco wyższe niż przy rozliczeniu w latach poprzednich. Ustawodawca od 1 stycznia 2022 wprowadził zasadę, w myśl której podatnicy nie będą mieli prawa odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne.
ta regulacja dotyczyć będzie zarówno przedsiębiorców we wszystkich formach podatkowych, czyli zarówno zasady ogólne, liniówka, ryczałt ewidencjonowany, jak i także karta podatkowa. No i tutaj przy karcie wiemy, że ona tak naprawdę ma tylko charakter do wygaszenia, czyli na kartę podatkową żaden nowy podmiot wejść już nie może, natomiast te podmioty, które są, to do czasu, kiedy nie zmienią tej formy, pozostają, ale to jest bardzo ważne, że przy karcie również tej składki odliczyć nie będzie można. Jak również my jako płatnicy, dokonując rozliczenia naszych pracowników, obliczając zaliczki na podatek dochodowy w danym miesiącu, nie obniżamy tej zaliczki o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. I teraz, proszę Państwa, jak przeprowadzono symulację, okazało się, że w większości przypadków, w przypadku pracowników, sam fakt podniesienia tej kwoty wolnej, a także podwyższenia kwoty pierwszego progu powoduje, że mimo braku od możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, efektywnie ta zaliczka na podatek nie będzie wyższa, oczywiście pod warunkiem, że podatnik złożył PIT-2 i że ma możliwość rozliczenia tej kwoty 425 zł w skali miesiąca. Bo jeżeli taki PIT-2 nie był złożony u danego płatnika, no to wiemy sami z praktyki, że te wynagrodzenia były no, o całkiem sporą kwotę jednak niższe. Natomiast okazuje się, że jest też grupa podatników, którzy mimo podwyższenia kwoty wolnej i podwyższenia tego pierwszego poziomu progu, z uwagi na to, że nie będą mogli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, stracą na takim nowym sposobie rozliczenia. Ustawodawca wprowadził w związku z tym taką dodatkową regulację, to jest ulga dla klasy średniej, która ma zniwelować tą różnicę. Zaraz sobie zobaczymy, bo ona stosowana jest tylko w określonym przedziale. Natomiast co ważne, ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, kwoty tej ulgi. Czyli ta kwota ulgi, którą wyliczymy według wzoru, który za chwilkę Państwu będę chciała pokazać, to nie jest kwota, którą odliczymy od podatku. Odliczamy ją od dochodu, czyli efektywnie nasza korzyść polega na obniżeniu dochodu, czyli jest to określony procent w zależności od tego, w jakim progu podatkowym się znajdziemy, od tej kwoty ulgi. Zaraz jeszcze to pokażę, bo wiem, że to zabrzmiało pewnie w sposób skomplikowany. Komu w ogóle takie odliczenie będzie przysługiwało? Zobaczcie Państwo, tutaj mamy wprost wskazane przypadki, kiedy można z tej ulgi dla klasy średniej skorzystać, czyli praca na etacie oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, ale tutaj oczywiście tylko na zasadach ogólnych, bo tej formy rozliczenia ulga będzie dotyczyła, przy czym podstawa przy obliczaniu tej ulgi jest taka, że w przypadku stosunku pracy uwzględniamy tutaj przychód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej przychód pomniejszony o koszty, ale za wyjątkiem składki na ubezpieczenie społeczne. Także zobaczcie Państwo, jest tutaj taka swoista podstawa obliczenia, to nie jest ani dochód, ani przychód, jeszcze inaczej to zostało ujęte. I ta ulga dla klasy średniej będzie mogła być stosowana w stosunku do takich podatników, których podstawa obliczenia tej ulgi będzie mieściła się w granicach 68 412 133 692. Co z tymi, którzy mają mniej? W ich przypadku ten uszczerbek wynikający z braku możliwości składki będzie zrekompensowany wzrostem tej kwoty wolnej, natomiast w przypadku podatników, dla których to są przychody, tak ogólnie mówiąc, powyżej 133 692 zł, ustawodawca nie przewidział mechanizmu korygującego, czyli to są osoby, które de facto poniosą negatywne skutki wprowadzenia tych zmian, o których teraz rozmawiamy. To jest, proszę Państwa, wzór obliczenia ulgi. Jak widzicie, jest on dość skomplikowany. Ta ulga ma taki charakter, gdzie od kwoty wejścia, od progu dolnego, początkowo ta ulga rośnie, osiąga swój pułap przy wysokości przychodów 102 588, a potem zaczyna znowu maleć. I myślę, że przykład tabelaryczny będzie tutaj bardziej
zrozumiały, dlatego pozwolę sobie pokazać od razu to. Zobaczcie Państwo, przy kwocie 68 tysięcy z tymi, z tą końcówką, o której mówiłam, w ogóle ta ulga nie będzie rozliczana. Nie przysługuje również powyżej tego górnego pułapu, a to, co jest po środku, zawiera się jakby w dwóch przedziałach. W kwocie między 68 412 a 102 588 ta ulga dla klasy średniej będzie rosła i uzyskuje swoją kumulację właśnie przy tej kwocie 102 588, po czym zaczyna maleć i jak widzicie zarówno przy tym progu wejściowym, jak i przy progu wyjściowym to jest bardzo mała kwota i to proszę Państwa te 23 czy to 15 odliczamy od podstawy opodatkowania, nie od podatku, więc tak naprawdę to są korzyści minimalne. Oczywiście te środkowe wartości zdecydowanie będą dla nas korzystniejsze. Jeżeli chodzi o tą ulgę dla klasy średniej, tutaj wprowadzono pewne obowiązki dla przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników. Ulga może być stosowana zarówno przez takiego przedsiębiorcę, który wylicza swoje własne składki, zaliczki na podatek dochodowy i wówczas oczywiście stosowanie tej ulgi będzie fakultatywne, to będzie podatnik decydował o tym, czy on sobie uwzględni w rozliczeniu, czy też nie. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o nas jako o pracodawców, którzy będą wyliczali zaliczki na podatek dochodowy pracownikom, mamy tutaj obligatoryjność, czyli ustawodawca nakazuje stosowanie ulgi dla klasy średniej, ale wskazane tutaj zostały takie widełki. Zobaczcie Państwo, to są widełki miesięczne. To jest kwota między 5701 a 11141. Czyli jeżeli wypłacamy wynagrodzenie naszemu pracownikowi i ono się będzie zawierało w miesiącu właśnie w tej kwocie, to mamy obowiązek zastosowania ulgi dla klasy średniej. I płatnika nie będzie interesowało, czy w skali całego roku taki podatnik znajdzie się poniżej tego poziomu 68 czy powyżej poziomu 133, ważne będzie, że w danym miesiącu to wynagrodzenie mieści się w przedziale, który teraz Państwo widzicie. Może powodować to kłopot po stronie takiego pracownika, bo pracownik może wiedzieć, że w skali roku on na pewno prawa do tej ulgi nie nabędzie, bo jego wynagrodzenie jest niższe niż 68 tysięcy, ale akurat w danym miesiącu ma jakąś kumulację, dwie wypłaty i się gdzieś w tych granicach właśnie zmieścił. Może być też sytuacja odmienna. Wiemy, że w ciągu roku przekroczymy 133 tysiące, ale akurat w danym miesiącu czy też w kilku miesiącach nasze wynagrodzenie mieści się w tym przedziale, czyli nasz pracodawca ma obowiązek nam tą ulgę dla klasy średniej zastosować. I co wtedy? Ostateczne rozliczenie ulgi dla klasy średniej będzie się odbywało w zeznaniu rocznym, czyli nawet jeżeli płatnik zastosuje w niektórych miesiącach, a potem po zakończeniu roku okaże się, że ogólnie nie nabyliśmy prawa do tej ulgi, no to rozliczając zeznanie roczne podatnik nie zastosuje i w tym momencie oczywiście może się okazać, że jest jakaś kwota do zapłaty. I żeby tego uniknąć, pracownik może złożyć oświadczenie o niezastosowanie tej ulgi. I to jest jedyna sytuacja, kiedy Państwo jako płatnik możecie tej ulgi nie stosować, czyli wyłącznie na wniosek Waszego pracownika. Takie oświadczenie może być złożone w dowolnym momencie i wówczas nie będziemy stosować tej ulgi od miesiąca następnego po miesiącu, w którym takie oświadczenie zostało złożone, bądź też, jeżeli się jeszcze uda, to w danym miesiącu. To jest właśnie slajd, który już tutaj tak troszkę szybciej omówiłam, natomiast wrócę jeszcze do slajdu poprzedniego, bo zobaczcie Państwo, tutaj działa też taka metoda kumulacji, czyli jeżeli wypłaciliśmy naszemu pracownikowi, dajmy na to 3800, nie zastosowaliśmy ulgi, no nie było do tego podstaw, a teraz wypłacamy jeszcze premię i suma łączna wynosi 6500, to wówczas musimy sumować wszystkie wypłaty w danym miesiącu. Jeżeli one przekroczą tą kwotę 5700, wówczas od tej drugiej wypłaty obliczamy ulgę dla klasy średniej jakby z całego miesiąca i dokonujemy wypłaty wynagrodzenia już z uwzględnieniem tej ulgi. To działa też w drugą stronę. Gdyby się okazało, że wypłaciliśmy naszemu pracownikowi, dajmy na to 8000, zastosowaliśmy ulgę, a teraz jest kolejna wypłata z danego stosunku pracy i razem przekracza to kwotę 11100, no to okazuje się, że w danym miesiącu jednak tej ulgi nie będzie, a zobaczcie Państwo, już ją zastosowaliście przy pierwszej wypłacie, czyli znowu kumulujemy wypłaty z danego miesiąca, obliczamy zaliczkę bez ulgi i w tym momencie korygujemy to wynagrodzenie
w stosunku do tej pierwszej wypłaty. Także no tutaj na płatniku ciąży dość sporo obowiązków z tą ulgą związanych. Proszę Państwa, ulga dla klasy średniej to jest to jedno nowe narzędzie, z którym borykają się teraz pracodawcy z uwagi na te zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy. Natomiast mamy jeszcze jeden taki mechanizm i to jest mechanizm, który został wprowadzony rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 7 stycznia 2022. Natomiast on wejdzie do ustawy, ta ustawa już czeka na podpis prezydenta. Przyznam się, że nie sprawdzałam od wczoraj, czy nie została ona podpisana, więc być może już jest to ustawa. Przedwczoraj na pewno jeszcze nie była, więc pewnie lada dzień zostanie to podpisane. Regulacje będą zresztą identyczne, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki jest tutaj akt prawny. Zobaczcie Państwo, na czym polega ten mechanizm. Jeżeli jesteśmy płatnikiem i dokonujemy wypłaty wynagrodzeń, tak jak powiedziałam, zgodnie z Polskim Ładem stosujemy tutaj nową kwotę wolną 425, no i stosujemy również mechanizm związany z ulgą dla klasy średniej, ale nie odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ to nowe rozliczenie, mimo że w skali roku może się okazać, zaraz to Państwo zresztą zobaczycie, dla naszego pracownika korzystne, to z punktu widzenia tego pracownika pierwsze miesiące danego roku mogą w pierwszych miesiącach danego roku te wynagrodzenia mogą być niższe niż miałby podatnik, gdyby uzyskiwał je na zasadach starych. Dlatego wprowadzono taką regułę, że w każdym przypadku, jeżeli dokonujemy wypłaty wynagrodzeń w kwocie nie wyższej niż 12 800 w danym miesiącu, i to dotyczy zarówno umowy o pracę, jak i działalności wykonywanej osobiście, umów, zlecenia, jak i tutaj również emerytur i rent, ale to oczywiście jakby poza naszym zakresem, wprowadzono zasadę przedłużenia terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy. Czyli to nie jest tak, że te zaliczki będą pobierane po staremu, mówiąc w cudzysłowie, a reszta przepada. Tutaj to będzie troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. Pokażę może takie kroki, a później jeszcze na przykładzie postaram się Państwu to wytłumaczyć. Pracodawca, który wypłaca w danym miesiącu wynagrodzenie niższe niż 12 800, jest obowiązany obecnie dokonać wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy w myśl dwóch zasad. Według zasad nowych oraz zasad obowiązujących na 31 grudnia 2022, czyli kwota wolna 43,76, odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i nie stosujemy ulgi dla klasy średniej. Porównujemy te dwie wielkości. Jeżeli te polskoładowe rozliczenie będzie dla podatnika korzystniejsze, no to nie stosujemy rozporządzenia i sytuacja jest prosta. Natomiast jeżeli okaże się, że w danym momencie rozliczenie według zasad obowiązujących w roku 2021 jest korzystniejsze, pobieramy zaliczkę w wysokości nie wyższej właśnie niż ta, która wynikała z rozliczenia na zasadach starych. Natomiast tą kwotę różnicy, tą różnicę zaliczki odkładamy jakby na bok, czyli podatnik dostaje wynagrodzenie wyższe niż gdybyśmy policzyli zaliczkę według zasad nowych, ale ta zaliczka nie przepada, ona jest odłożona na boku. I my odkładamy na bok takie, w sensie zapisu, bo kwoty oczywiście są wypłacane. I teraz jeżeli dojdzie w ciągu roku do takiego momentu, że zaliczka obliczana na nowych zasadach będzie korzystniejsza, zaczynamy te zaliczki odłożone na bok pobierać i znowu możemy wpłacać do organu podatkowego kwoty do wysokości wyższej z zaliczek. Pokażę to może na przykładzie. Zobaczcie Państwo, tutaj macie podatnika, który uzyskuje wynagrodzenie 12 tysięcy złotych i popatrzcie Państwo, gdybyśmy wyliczali zaliczki według zasad starych, to one są faktycznie do sierpnia korzystniejsze niż te nowe, ale potem podatnik przekroczy próg podatkowy, który w tym momencie wynosi 85 z kawałkiem i te zaliczki gwałtownie rosną. Natomiast co się dzieje według zaliczek policzonych zgodnie z Polskim Ładem? One są jakby od początku wyższe, ale zobaczcie Państwo, one wkraczają w drugi próg podatkowy dopiero w grudniu i to w jakimś niewielkim zakresie. Suma zaliczek obliczonych według dwóch zasad w skali roku pokazuje nam, że te zasady z Polskiego Ładu de facto są korzystniejsze, ale ta korzyść w przypadku podatnika byłaby do odczucia gdzieś dopiero na wysokości września. Czyli co teraz robi pracodawca?
do sierpnia będzie pobierać zaliczki 872 zł. Zobaczcie, że tutaj w każdym miesiącu 421 to jest kwota niepobrana. I teraz dopiero, kiedy się pojawia ta wielkość ujemna, czyli znowu odwraca się to i zaliczki polskoładowe stają się korzystniejsze, zaczynamy pobierać zaliczki te zaległe i tak nie możemy pobrać więcej niż zgodnie ze starymi zasadami, czyli będziemy jakby potrącać. I znowu to, co już było powiedziane wcześniej. Jeżeli w ciągu roku uda się wyrównać to wszystko, czyli będzie efekt taki, jak tutaj macie na Państwo na przykładzie, to jest wszystko ok. Może się jednak zdarzyć, że nie uda się pracodawcy w ciągu roku pobrać całej tej zaliczki, która została odłożona na boku z różnych przyczyn, bo pracownik się rozchorował i przez 3 miesiące nie uzyskiwał wynagrodzenia ze stosunku pracy, bo pracownik się zwolnił. Też jest oczywiście taka możliwość, czyli też już nie obsługujemy tak naprawdę jego zaliczek. I również w takim przypadku ostateczne rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym i w zeznaniu rocznym rozliczymy nasz podatek na nowych zasadach. Tak to jest obecnie przyjęte. Tutaj podatnik, może inaczej, pracodawca ma obowiązek stosowania tego mechanizmu już od stycznia 2022 i nie ma możliwości jakby uwolnienia się od stosowania tego mechanizmu. Problem polega na tym, że także podatnik, który chciałby złożyć oświadczenie o tym, żeby jego pracodawca nie stosował w stosunku do niego tego mechanizmu, ma tutaj ograniczone możliwości. Może być złożone takie oświadczenie, owszem, ale tylko w przypadku, kiedy nasz pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania, do uwzględniania tej kwoty zwalniającej. Czyli jeżeli mamy pracodawcę, u którego złożyliśmy PIT-2 i on nam to 425 zł w każdym miesiącu uwzględnia, to on będzie również musiał uwzględniać ten mechanizm z rozporządzenia. Czyli mechanizmu nie będzie mógł stosować taki pracodawca, który nie oblicza tej kwoty zwalniającej, czyli który jest drugim pracodawcą, czyli jeżeli nasz pracownik ma jeszcze jakiś inny stosunek pracy i to u niego będzie składał to, będzie rozliczać ten PIT-2, no to my możemy na oświadczenie wtedy nie stosować tego rozporządzenia. Kiedy jesteśmy jednocześnie pracownikiem i przedsiębiorcą, no to oczywiście kwotę zwalniającą rozliczamy w działalności gospodarczej, a nasz pracodawca, jeżeli złożymy mu oświadczenie o tym, że nie chcemy, żeby tego mechanizmu stosował, będzie mógł zaniechać jego stosowania. No i też oczywiście ewentualnie zatrudniony przez nas emeryt lub rencista, no bo wtedy z kwotę wolną rozlicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc jeżeli on też nas poprosi, żebyśmy odstąpiły od stosowania tego mechanizmu, taka możliwość będzie istniała. Proszę Państwa, ponieważ z tym rozporządzeniem jest dość dużo pytań i tak naprawdę płatnicy mają sporo wątpliwości, jak stosować te regulacje, Ministerstwo Finansów przygotowało takie objaśnienia podatkowe, to są objaśnienia z 20 stycznia 2022 roku, na stronie Ministerstwa Finansów dostępne i te objaśnienia tak naprawdę to jest zbiór przykładów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Myślę, że jeżeli dzisiaj, ja tak króciutko tylko ten temat przedstawiłam, natomiast wiadomo, że tych przykładów praktycznych może być tu bardzo wiele. Odsyłam do tych objaśnień, naprawdę z czystym sercem mogę je polecić. Bardzo fajnie opracowane. I proszę Państwa, ostatni temat, na który chciałabym zwrócić uwagę, który również dotyczy Państwa jako pracodawców, związany jest z nielegalnym zatrudnieniem pracowników. Wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku zostało takie zwolnienie dla pracownika, który jest zatrudniony na czarno, bądź też część jego wynagrodzenia jest wypłacana w tak zwanej kopercie. Co to oznacza? Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i zatrudniamy pracownika bądź na czarno, czyli w ogóle bez umowy, albo mamy go zatrudnionego na najniższej krajowej, a pozostałą część wynagrodzenia wypłacamy tak zwanej kopercie bądź pod stołem, różnie to jest określane, to z tego tytułu pracownik nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji, jeżeli taki proceder zostanie ujawniony. Nie zapłaci on przede wszystkim podatku od tego wynagrodzenia do wysokości zaliczek, które powinny być pobrane przez płatnika. Myślę, że też w tej części, która była omawiana w zeszłym tygodniu przez kolegów i koleżanki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, było już powiedziane, że takie osoby również
uzyskają pełen dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych. I to po stronie podatnika, czyli zobaczcie, no wydawałoby się, że super, natomiast oczywiście to nie jest tak, że budżet państwa traci na tej całej sytuacji, bo zobaczcie państwo, wprowadzona została dla równowagi regulacja, zgodnie z którą te wszystkie wypłacone wynagrodzenia, od których nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, będą doliczone pracodawcy do przychodów z działalności gospodarczej. I to jest jakby pierwsza konsekwencja, natomiast nie jedyna, dlatego że wprowadzono jeszcze kolejny zapis, czyli jeżeli nasz pracodawca zatrudnia nielegalnie pracowników na czarno, oprócz tego, że ich wynagrodzenie będzie jego wynagrodzeniem do opodatkowania, zostanie takiej osobie każdorazowo dopisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu. Ja zaraz to jeszcze sumarycznie pokażę, natomiast najpierw może jeszcze trzeci element tej układanki. On się znajduje po stronie kosztowej, czyli z jednej strony, zobaczcie państwo, po stronie przychodowej mamy przychody pracownika plus tą sankcję w postaci wynagrodzenia, natomiast po stronie kosztowej nie możemy uwzględnić sobie jako koszt żadnych wydatków z tego tytułu poniesionych. I teraz podsumowując, tutaj widzicie państwo na ostatnim slajdzie wszystkie konsekwencje, czyli po pierwsze odpowiedzialność karna skarbowa za niepobranie, nieodprowadzenie zaliczek, po drugie mamy odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe takiego pracownika, po trzecie mamy dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia i kolejna sytuacja, kolejny element, brak możliwości uwzględnienia wydatków w kosztach uzyskania przychodów, zarówno tych wydatków związanych z wynagrodzeniem, jak i tych wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy też zdrowotne. I proszę państwa, tylko na koniec, ponieważ to był ostatni slajd dotyczący tematu obowiązków płatnika i tak naprawdę kończymy już część związaną z podatkami dochodowymi. Za chwilkę kolega omówi państwu wybrane zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług, to chciałabym pokazać państwu jeszcze tylko jedną rzecz. Już nie znaleźliśmy czasu, żeby szerzej o tym powiedzieć, natomiast jeżeli państwo działacie w formie właśnie osoby prawnej, czyli na przykład spółek, bądź też podmiotów, które są objęte podatkiem CIT, to zwróćcie proszę uwagę na zmiany dotyczące CIT-u estońskiego, dlatego że tutaj ten CIT estoński, który został wprowadzony w roku 2021, ponieważ było dość dużo takich obostrzeń, które zniechęcały podatników do wejścia na tą formę opodatkowania, od bieżącego roku zrezygnowano z bardzo wielu tych ograniczeń. Przede wszystkim rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do stosowania ryczałtu, czyli widzicie państwo, dodano tutaj spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, uchylono górny limit przychodów podatnika, to było 100 milionów złotych, ale teraz takiego limitu nie ma. W związku z czym również zlikwidowano obowiązek zapłaty domiaru podatku przy przekroczeniu limitu. Obniżone zostały stawki podatku do 10% dla mikroprzedsiębiorców i 20% dla pozostałych podatników, a także zmieniono termin zapłaty podatku od różnic przejściowych między podatkiem, no to była ta różnica, którą musieliśmy dopłacić, obliczając na zasadach dotychczasowych i już później na zasadach ryczałtu, została ona przesunięta na ostatni miesiąc po ostatnim roku stosowania ryczałtu, a jeżeli wybierzemy CIT estoński, pozostaniemy w ramach tego rygoru dłużej niż 4 lata, to ta różnica zostaje nam zupełnie anulowana. Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Kamil Górski, Wydział Podatku od Towarów i Usług. Także w tym momencie chciałbym państwa jeszcze tutaj zaprosić na ostatnią część naszej prezentacji. Przechodzimy już na trochę inne podwórko, podatek od towarów i usług.
Tutaj oczywiście, tak jak generalnie aktualnie we wszystkich podatkach, zachodzą zmiany, które na pewno będą Państwa dotykały, także jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tymi zmianami. Zmian, które zostały wprowadzone w ustawie o podatku od towarów i usług, jest dość dużo. Są to zmiany w części, które na pewno będą Państwa dotykały od razu, to znaczy w tej części, która dotyczy fakturowania zdarzeń podatczych, to o czym też dzisiaj zamierzam powiedzieć, czyli system, który został wprowadzony do takiego fakturowania, mianowicie krajowy system e-faktur, w skrócie KSeF, jak również taką jeszcze jedną zmianę chciałem tutaj może na samym początku omówić, która została wprowadzona, mianowicie zmiana dotyczy utworzenia, tak jak to widać tutaj już na pierwszym slajdzie, utworzenia w polskim porządku tutaj prawnym, podatkowym, zupełnie nowego dotychczas, jeśli chodzi o podatek VAT, nieznanego podmiotu, czyli to jest grupa VAT. Jest to grupa VAT, czyli jest to nowy podatnik w podatku od towarów i usług. Do tej pory w naszym rozwiązaniu, w naszym prawie funkcjonowało coś takiego jak tutaj grupy kapitałowe, powiązane ze sobą, ale dotyczyło to tylko tych rozwiązań, które zostały przyjęte na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Także tutaj zapraszam Państwa do zapoznania się z tą prezentacją. Ja już przystąpię do jej omówienia. Przechodzimy do kolejnego slajdu. Tutaj slajd prezentuje sytuację, jaką mamy aktualnie, dane na rok 2020, tak jak wygląda to w Unii Europejskiej. Tutaj jeszcze wzięta jest pod uwagę oczywiście Wielka Brytania, mianowicie grupy VAT nie są tutaj żadnym nowym rozwiązaniem, które zostaje wprowadzone, jeśli chodzi o ten obszar działalności, który może być prowadzony w ramach Unii Europejskiej. Mianowicie, tak jak tu jest wskazane, już 18 państw wspólnoty, w 18 państwach wspólnoty funkcjonują grupy VAT w takim pełnym tego słowa znaczeniu, o którym między innymi też zaraz opowiem, jak to wygląda u nas. W 3 państwach Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy, znaczy na dzień dzisiejszy to są dane z roku 2020, zakładam, że te dane nie uległy jeszcze zmianie. 3 państwa w Unii Europejskiej wprowadziły grupy VAT, ale tylko na zasadzie konsolidacji dokumentów grupy. 7 państw Unii Europejskiej na rok 2020 nie miało tych grup VAT. Jednym z tych państw oczywiście tutaj była Polska. Ten stan od lipca tego roku ulega zmianie, czyli jeszcze mamy trochę czasu do tego, aby z tymi przepisami zapoznać się. Co się takiego wydarzyło, co się zmieniło? Już patrzymy na kolejny slajd. Została wprowadzona w ustawie o podatku od towarów i usług definicja grupy VAT. To jest tutaj dość istotne. Ta definicja, ona koresponduje z tym, co zostało wypracowane, ustalone też na poziomie przepisów dyrektyw Unii Europejskiej regulujących zagadnienie z tytułu podatków od towarów i usług. Mianowicie grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie, organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, ustawodawca tutaj wyszedł z założenia, że na pewnym poziomie powiązań, te poziomy, o których za chwilkę powiem, te warunki, które należy spełnić, wbrew pozorom są, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co było wcześniej zaproponowane dla podatkowych grup kapitałowych w podatku CIT, ta poprzeczka została zawieszona dość nisko po to, żeby zachęcić jak największą ilość podmiotów, żeby te grupy jednak tworzyć. To jest rozwiązanie, które zarówno dla państwa, jak i dla administracji skarbowej jest rozwiązaniem dobrym. Tu też zresztą zachęcam do tego, aby zapoznać się z jakimiś opracowaniami takimi już bardziej szczegółowymi, które są udostępniane na różnych stronach internetowych, gdzie są już wskazywane konkretne wyliczenia, które wskazują na to, że ze strony podatników rzeczywiście te grupy VAT i zawiązywanie tych grup VAT ma taki ekonomicznie duży sens i te rozwiązania, które do tej pory mogły być przyjmowane w ramach optymalizacji podatkowych, teraz już w sposób uregulowany prawnie będziecie mogli Państwo takie rozwiązania wprowadzać jakby tutaj u siebie na swoim podwórku.
Druga definicja, która została wprowadzona, to jest dość istotne też zagadnienie związane z regulacją opodatkowania grupy VAT, mianowicie przedstawiciel grupy VAT. To podmiot reprezentujący grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy. Dlaczego taki podmiot funkcjonuje? Mianowicie to też wynika z samej definicji grupy VAT i samej jakby tutaj idei, która została wprowadzona. Mianowicie w momencie, kiedy grupa VAT zaczyna, czyli podmioty ze sobą powiązane stwierdzą, że chciałyby taką grupę ze sobą zawiązać na podstawie zawartej umowy, te podmioty w prawie podatkowym dotyczącym podatku od towarów i usług tracą byt prawny, powstaje nowy podmiot, to znaczy grupa VAT, i ten podmiot jest w zakresie podatków od towarów i usług, w zakresie kontaktów z Urzędem Skarbowym co do rozliczenia tych podatków, reprezentowane właśnie przez przedstawiciela grupy VAT. Też między innymi z uwagi na siedzibę przedstawiciela grupy VAT będzie określany Urząd Skarbowy, który będzie właściwy do rozliczeń tej grupy. Przechodzę tutaj dalej do kolejnego slajdu. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj oczywiście, cały czas mówimy o tej grupie VAT, więc teraz kolejny slajd, który nam troszkę tutaj pokaże, jakie podmioty do tej grupy VAT mogą nam wchodzić, jakie podmioty mogą zawrzeć umowę o utworzeniu tej grupy podatkowej. Jeśli chodzi o podmioty uprawnione, tutaj ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom, które były formułowane przez tutaj podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mianowicie nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o formę organizacyjną, możliwych form organizacyjnych, pod którymi możemy prowadzić działalność gospodarczą, do tego, aby móc być w takiej grupie kapitału, w grupie VAT. Mogą to być spółki osobowe, mogą to być spółki kapitałowe, tutaj przede wszystkim tak jakby myślę, że te rozwiązania będą stosowane przez spółki kapitałowe, spółki z o.o., spółki akcyjne. Mamy też spółki cywilne, mamy też, to istotne, to też rozwiązanie zostało wypracowane jakby na kanwie tych regulacji, które obowiązywały dotychczas w Unii Europejskiej, czy są to też oddziały podmiotów zagranicznych, ale też tutaj proszę zwrócić uwagę, że w zakresie grupy VAT mamy też jednoosobową działalność gospodarczą, która to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą też może być członkiem takiej grupy VAT. Z tym, że tutaj jeśli chodzi o rozwiązania przyjęte o wprowadzenie tej jednoosobowej działalności gospodarczej, będzie miało to pewne swoje takie ramy i pewną granicę, którą po prostu nie będziemy mogli przeskoczyć też z uwagi na to, o czym będę mówił za chwilkę, czyli to, jakie należy wykazać powiązania pomiędzy tymi podmiotami gospodarczymi, powiązania, które muszą istnieć pomiędzy tymi grupami, tymi podmiotami gospodarczymi, aby w ogóle można było mówić o tym, że te podmioty mogą do takiej grupy VAT przystąpić, mogą taką umowę zawrzeć. Tutaj ta jednoosobowa działalność gospodarcza może być troszkę ograniczona, jeśli chodzi o możliwość jej brania ją pod uwagę w ogóle, tworząc grupę VAT. Niemniej jednak taka jednoosobowa działalność została do tej grupy VAT możliwość dopuszczona jakby z ustawy. Tu już teraz wiemy, jakie podmioty wchodzą w zakres tej grupy VAT. Kolejna taka istotna informacja, są to podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju, czyli to jest ten podstawowy, też jeden z podstawowych warunków. Ten warunek też wynika z tego, co zostało jakby narzucone i wypracowane już na płaszczyźnie działania tych grup w Unii Europejskiej, czyli to, co zostało ustalone jako zgodne z dyrektywą VAT. Czyli są to z jednej strony podatnicy, którzy posiadają siedzibę na terytorium kraju, ale też również tutaj podatnicy nie posiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium naszego kraju. Czyli teraz jeśli współpracujemy z podatnikiem, który nie ma siedziby, który jest podatnikiem poza tym systemem prawnym tutaj u nas polskim, czyli nie ma siedziby na terytorium kraju, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki podatnik jednak do naszej grupy VAT, którą chcemy utworzyć, należał, pod warunkiem oczywiście, że
Prowadzi on tą działalność na terytorium naszego kraju poprzez utworzony u nas oddział takiego podatnika. Wtedy taki oddział tego podatnika może jak najbardziej w tej grupie VAT się znaleźć, czyli tutaj nie zamykamy się tylko na osoby, z którymi współpracujemy, na podmioty, z którymi współpracujemy na terenie kraju, ale również te grupy mogą być tworzone przez podatników, których tutaj spółka główna znajduje się poza siedzibą, a poza terytorium naszego kraju, ale jednak prowadzi działalność z wykorzystaniem oddziału na terytorium kraju. Kolejny slajd, tutaj już takie też dodatkowe informacje, dość też istotne. Poza tym, o czym za chwilkę powiem, czyli o tych powiązaniach, mianowicie jeden podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Tutaj nie ma możliwości, aby prowadzona przez Państwa spółka, czy też jednoosobowa działalność gospodarcza należała do kilku grup VAT. Tutaj chodzi o to, żeby zapanować nad tym, aby w ramach tego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, żeby to też było uporządkowane tutaj też z uwagi na te przepisy, które zostały wprowadzone i które za chwilkę opowiem, dotyczące opodatkowania grupy VAT. Druga rzecz, grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT, no to też chodzi o to, żeby nie tworzyć tych wielopoziomowych struktur, które w pewnym momencie byłyby ciężkie do ogarnięcia i w ramach tych struktur mogłoby dochodzić do jakichś nadużyć. Kolejna rzecz, grupa VAT nie może być rozszerzona, to bardzo istotna informacja, do której też za chwilkę będę wracał, ale już chciałbym Państwu to zasygnalizować. Grupa VAT nie może być rozszerzona o innego członka, ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w skład tej grupy VAT w momencie, kiedy my tą grupę już utworzymy. Czyli tutaj oczywiście rozumiem to w ten sposób, że przed utworzeniem grupy VAT no, jesteśmy zobligowani do tego, aby się zastanowić, w jakim celu tworzymy tą grupę, jakie podmioty ta grupa będzie obejmowała, po to, aby no nie dopuścić do sytuacji, kiedy jednak stwierdzimy, że no nie jest to wystarczające. Nie jest to dla nas wystarczające, będziemy chcieli wprowadzić do tej grupy VAT inne podmioty gospodarcze. No tutaj zastrzegam, że takiej możliwości już nie ma. No i teraz przechodzimy dalej tutaj do tych rozwiązań, mianowicie grupa podmiotów, jak już wspomniałem wcześniej, wynika to z definicji, powiązanych finansowo, ekonomicznie, organizacyjnie, czyli mamy tutaj te warunki wyszczególnione, warunki materialne, które zawrą umowę o utworzeniu grupy, warunki formalne, o tej umowie za chwilkę Państwu powiem, i też ten warunek prawny, pewna oczywista oczywistość, że tak powiem, czyli podatnik musi zostać zarejestrowany, czyli grupa VAT musi zostać zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, aby mogła po prostu funkcjonować tutaj w rygorze podatku od towarów i usług, aby mogła funkcjonować, musi zostać zarejestrowana przez naczelnika Urzędu Skarbowego. I te rozwiązania szczegółowe, które zostały przyjęte, mianowicie powiązania finansowe, to posiadanie przez jeden podmiot tworzący grupę VAT bezpośrednio 50% udziału w kapitale zakładowym. I tutaj proszę zwrócić uwagę na ten łącznik lub, czyli mamy alternatywę rozłączną, czyli te warunki mogą być spełnione niezależnie od siebie. Czyli lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkiem tej grupy, czyli te pierwsze powiązania finansowe, tak jak zresztą wszystkie kolejne, o których tutaj za chwilę będę mówił, sprowadzają się do tego, że mamy w takiej grupie kapitałowej jeden duży podmiot, który we wszystkich tych pozostałych spółkach, we wszystkich pozostałych członkach grupy VAT, nie muszą być tylko spółki, to mogą być, tak jak wspomniałem wcześniej, również inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, posiada przynajmniej 50% tutaj tych udziałów w kapitale zakładowym, w organach kontrolnych stanowiących, zarządzających lub prawa do udziału w zysku. Tutaj między innymi to jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli w takiej grupie kapitałowej, co do zasady ciężko sobie wyobrazić na dzień dzisiejszy, jak miałby wyglądać udział jednoosobowej działalności gospodarczej jako tej nie zarządzającej grupą, ale tej podległej, skoro no, ciężko mówić o 50% udziale w kapitale zakładowym jednoosobowej działalności gospodarczej, także tutaj to troszkę nam zawęża zakres zastosowania tych przepisów. Powiązania ekonomiczne.
Czyli występują wtedy, gdy tutaj podmiot działalności członków ma taki sam charakter, czyli to jest ten główny podmiot działalności, ale to nie jest tak, jakby to nie są takie sztywne ramy tej regulacji, bo jeszcze tutaj możemy mieć do czynienia z rodzajem działalności prowadzonej przez członków. One mogą się uzupełniać, być ze sobą w jakiś sposób współzależne. Tak można powiedzieć, że również jeśli mamy zupełnie inne te podmioty główne prowadzonej działalności gospodarczej, ale w ramach grupy funkcjonują podmioty, które obsługują nas w sposób administracyjny, w sposób prawny, w sposób finansowy i my jesteśmy uzależnieni w pewnym sensie od tych podmiotów, współdziałamy razem z nimi, no to tutaj też jak najbardziej takie podmioty mogą wchodzić w skład naszej grupy VAT. I trzecia rzecz, członek prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT. Czyli tu już mamy takie powiązania na szczeblu też produkcyjnym, czyli możemy sobie wyobrazić, że producent samochodów, taki najprostszy przykład, producent samochodów korzysta z elementów składowych samochodów wytworzonych przez inny podmiot, no i tutaj w ramach tej kooperacji możemy zawrzeć tą grupę VAT i wtedy skorzystamy z tych usług, które zostały, z tych towarów, które zostały wytworzone wcześniej. Jak najbardziej tutaj taki schemat działalności możemy sobie wyobrazić, ale tak jak wspominałem, jest to dość otwarty katalog, można tak naprawdę w najróżniejszy, w pewnym sensie może nawet, chociaż to dość mocne słowo, ale dowolny sposób dobierać te podmioty, z tym jednak, żeby one tutaj wykazywały te warunki ekonomiczne w jakikolwiek sposób, aby było to uzasadnione dla działania takiej grupy, aby nie tworzyły się grupy, bo takie grupy po prostu nie będą rejestrowane przez naczelnika. Grupy, które zupełnie są abstrakcyjne i ich współdziałanie jest w żaden sposób ekonomicznie nieuzasadnione. Mówię o tym z uwagi na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, grupy VAT są jednak rozwiązaniem bardzo korzystnym dla podatników, o czym będę mówił też za chwilkę. I ostatni z warunków, który musi zostać spełniony, powiązania organizacyjne, i one zachodzą wtedy, gdy podmioty prawne, znaczy chodzi o faktycznie bezpośrednio lub pośrednio znajdują się pod kierownictwem jednego z członków grupy, czyli tutaj też musimy wziąć pod uwagę to, w jakim stopniu jesteśmy ze sobą powiązani organizacyjnie, czy kierownictwo u tego podmiotu dominującego też decyduje o działaniach na naszej organizacji. To też jest jakby ta istotna cecha, ta istotna przesłanka, która musi zostać spełniona, aby móc taką grupę zawiązać. No i tutaj to też jakby jedno wynika z drugiego, czyli lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. Zakładamy, że jest jeden podmiot, który ma na tyle tutaj silne powiązania z pozostałymi członkami grupy VAT, że może tak naprawdę decydować o kierunku działania całej grupy VAT poprzez te powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne. Kolejny slajd, który mamy, już niech się przełączy. Czyli mamy teraz, przejdziemy już do kolejnej jakby części, czyli mamy teraz tak, spełniamy warunki, wszystkie te, o których wspomniałem wcześniej, chcemy utworzyć taką grupę VAT. Warunkiem do utworzenia takiej grupy VAT, podstawą do utworzenia takiej grupy VAT jest umowa o utworzeniu grupy VAT. Tutaj to taka istotna informacja, wystarczy, że taka umowa jest pisana na piśmie, nie ma potrzeby potwierdzania jej notarialnie, sporządzania jej przed notariuszem. Aczkolwiek oczywiście dla bezpieczeństwa samych tutaj podmiotów, które uczestniczą w takiej grupie, no taki akt potwierdzony notarialnie, czy podpisy potwierdzone przez notariusza, no ma na pewno duże znaczenie. Jakie elementy obligatoryjne taka umowa musi zawierać? Oczywiście nazwy grupy z dodatkiem grupa VAT lub skrót GV, dane identyfikacyjne podmiotów tworzących grupę, w tym tutaj to jest istotne, dane dotyczące udziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju oraz wysokości kapitału zakładowego każdego z tych podatników. Czyli tutaj już na tym etapie tworzenia grupy VAT my już w tym momencie możemy sobie stwierdzić, czy spełniamy te warunki ekonomiczne, to znaczy czy te powiązania rzeczywiście między nami istnieją.
i co istotne, wskazanie przedstawiciela grupy VAT. Już na tym etapie tworzymy, wskazujemy przedstawiciela grupy VAT, który nie ulega zmianie, czyli przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT przez cały okres jej istnienia. To też jest istotne, ponieważ przedstawiciel grupy VAT ma tutaj dość sporo obowiązków dotyczących rozliczania grupy VAT, reprezentowania grupy VAT. Jest to podmiot, z którym kontaktują się organy administracji w sytuacji, kiedy wystąpiłyby taka konieczność kontaktu. Dane identyfikacyjne udziałowców, akcjonariuszy i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziału w kapitale zakładowym tych podatników, czyli te informacje, które są niezbędne do tego, żeby taką grupę VAT utworzyć. One muszą wynikać już z tej umowy oraz wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona. No i naprawdę nie mamy tutaj w zamiarze działania. Rzeczywiście w tej grupie VAT w dłuższym okresie. Także tutaj te przypadki chcieliśmy jakby ograniczyć, dlatego taki warunek został wprowadzony. Kolejny slajd. No i rejestracja grupy VAT, czyli przedstawiciel grupy VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podatkowanej składa zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla tego przedstawiciela. Tutaj rzecz oczywista, na slajdzie ona jest, slajdy najprawdopodobniej cała prezentacja będą Państwu udostępnione, więc będzie można się z tym jeszcze zapoznać, czyli zgłaszamy zgłoszenie rejestracyjne podatnika. Tak jak wspomniałem, grupa VAT jest po prostu podatnikiem podatku od towarów i usług, jest to nowy podatnik, czyli funkcjonuje on w ramach ustawy o podatku od towarów i usług, tak jak każdy z Państwa, który jest zarejestrowany podatnikiem podatku od towarów i usług. To są te same reguły, które rządzą jakby tą działalnością gospodarczą w ramach podatku od towarów i usług. Wszystkie regulacje, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych jako podatnicy, też dotyczą tej grupy VAT. To jest po prostu nowy, kolejny podmiot, który może prowadzić tę działalność i być zarejestrowanym jako podatnik od towarów i usług. I grupa VAT nabywa status podatnika, to jest istotne, z dniem wskazanym w umowie o utworzenie grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji przez naczelnika. W umowie, którą Państwo będziecie zawierać, oczywiście możecie wskazać dowolną datę, od której zaczynacie funkcjonować jako grupa VAT, ale proszę wziąć pod uwagę to, że jeszcze jest to uzależnione od samej rejestracji grupy VAT. Także tutaj te wnioski o zarejestrowanie podatników, one muszą odpowiednio wcześniej zostać złożone wraz z umową, która zostanie zawarta, aby jednak naczelnik Urzędu Skarbowego miał możliwość taką techniczną, możliwość zapoznania się z tą umową, zweryfikowania tych warunków, czy są spełnione, no i następnie zarejestrowania takiego podmiotu, tak żeby te daty tutaj nie rozbiegały się ze sobą, bo tak naprawdę podatnik nie będzie funkcjonował wcześniej niż zostanie zarejestrowany, niezależnie od tego, jaka data zostanie wskazana w umowie. Kolejny slajd. Kolejny slajd to jest to już, po co tak naprawdę te grupy są tworzone, czyli podstawowe zasady opodatkowania. Mianowicie, tak jak wynika to tutaj z opisu i z tej grafiki, to co możemy oczywiście wyczytać z tego, czyli dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz jakiegokolwiek najpierw w ramach grupy, czyli na rzecz innego członka tej grupy VAT, nie podlegają opodatkowaniu VAT. Czyli cały obrót, który jest generowany pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą, podmiotami, które się w jakiś sposób uzupełniają gospodarczo, świadczą na swoją rzecz różnego rodzaju usługi lub dostarczają towarów, cały ten obrót nie podlega podatkowi od towarów i usług, jest z niego zwolniony. Wewnątrz grupy VAT nie wystawiamy faktur VAT. Cały ten obrót jest z punktu widzenia podatku od towarów i usług neutralny.
Ale co się dzieje dalej? Dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonaną przez tą grupę VAT. Czyli tutaj jakby wynika to z tego, może jeszcze tutaj o tym nie wspomniałem, nie wiem, czy to będzie dalej na slajdach, może to już zasygnalizuję, czyli w momencie, kiedy mamy, kiedy dochodzi do zarejestrowania grupy VAT, automatycznie następuje wyrejestrowanie wszystkich pozostałych podmiotów, które dotychczas prowadziły tę działalność gospodarczą. One przestają być podmiotami zarejestrowanymi na potrzeby podatku od towarów i usług, czyli one nie wystawiają faktur na zewnątrz. Tak naprawdę faktury, umowy jak najbardziej z innymi spółkami spoza, innymi podmiotami spoza grupy są zawierane. Tutaj grupa VAT i te regulacje, które dotyczą grupy VAT, nie odnoszą się do innych sfer podatkowych czy z innych sfer działalności podmiotów gospodarczych. One zawierają umowę, one występują w tym obrocie cywilnoprawnym przede wszystkim, ale w momencie, kiedy dochodzi do świadczenia na rzecz spółek spoza grupy VAT, to już grupa VAT jest tym podatnikiem, który dokumentuje to świadczenie fakturami, który rozlicza się z urzędem skarbowym, który jest tym tak naprawdę podatnikiem. I działa to oczywiście w dwie strony, czyli zarówno świadczenia świadczone na rzecz podmiotów, które są w grupie, jak i świadczenia świadczone przez spółki, które są w grupie na rzecz podmiotów zewnętrznych. Tutaj cały czas mamy do czynienia z podatkowaniem tych czynności przez grupę VAT i na rzecz grupy VAT, nie na rzecz podmiotów, które, tak jak wspomniałem, są ich rejestracja jest wykreślona w tym momencie jako rejestr podatników aktywnych, podatników podatku od towarów i usług. To jest to, co jakby przyświecało tutaj ustawodawcy wprowadzając w ogóle te rozwiązania dotyczące grupy VAT. Dlaczego? Dlatego między innymi one są korzystne. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to na przykład bank, jakaś jednostka finansowa jest w ramach grupy VAT, funkcjonuje, istnieje. Tak jak wiemy, ona świadczenia tej jednostki co do zasady są zwolnione z podatku od towarów i usług i ona teraz w momencie, kiedy nabywa jakieś usługi inne, informatyczne, finansowe na swoją rzecz, do tej pory była obciążona tym podatkiem od towarów i usług. Teraz w związku z tym, że mamy do czynienia z grupą VAT, jeśli w grupie VAT jest bank, jest podmiot, który świadczy na jego rzecz usługi informatyczne, nie wystąpi tutaj ten podatek od towarów i usług, w związku z tym nie będzie potrzeby jakby, no nie będzie bank tym tak naprawdę konsumentem, który będzie konsumował te usługi z uwagi na to, że nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, ponieważ ten podatek należny w usługach finansowych nie występował. Oczywiście te konfiguracje mogą być też inne. Tutaj teraz w jaki sposób prowadzimy ewidencjonowanie w grupie VAT, no bo jednak to ewidencjonowanie tych zdarzeń gospodarczych w jakiś sposób prowadzić trzeba. Przede wszystkim tutaj grupa VAT wstępuje w te obowiązki, które były przyświecały, którymi obarczone były dotychczas podmioty gospodarcze, czyli prowadzi ewidencję czynności opodatkowanych, transakcji z podmiotami zewnętrznymi spoza grupy VAT, przesyła co miesiąc pliki JPK VAT, czyli tak naprawdę grupa VAT rozlicza się z Urzędem Skarbowym, a wszystkie te czynności, które w ogóle występują w grupie VAT, one są tutaj podatkowo neutralne, nie ma potrzeby ich raportowania, poza oczywiście tutaj sytuacją, która jest omówiona w tym drugim okienku slajdu, mianowicie członkowie grupy VAT są obowiązani prowadzić jednak w postaci elektronicznej ewidencję czynności wewnętrznych tej grupy i tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że jest to jednak w pewnym sensie obowiązek, no jednak tutaj ta ewidencja będzie w jakiś sposób prowadzona elektronicznie, z uwagi na to, że organ podatkowy może zażądać od takich podmiotów okazania takiej ewidencji tych czynności, które były dokonywane w grupie VAT, które są nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług i na żądanie organu w terminie 7 dni taka ewidencja musi zostać udostępniona. No tutaj też no jak najbardziej pewnie będzie to niezbędne z uwagi na inne regulacje, które zostały przyjęte dla grupy VAT, mianowicie proporcjonalne rozliczanie podatków w sytuacji, w której świadczymy czynności opodatkowane oraz czynności, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług, czyli tutaj ten podatek naliczony też z uwagi na to, że będzie odliczany proporcjonalnie, będzie konieczność dopasowania tego podatku naliczonego do podmiotów, które będą świadczyły te
te usługi na zewnątrz de facto i przyporządkowania do nich tego podatku naliczonego, dlatego taka ewidencja no, będzie prowadzona w ramach grupy VAT, ale co do zasady nie będzie konieczności raportowania o tych obrotach, raportowania tylko za pomocą plików JPK VAT będzie miał obowiązek prowadzić grupa VAT. To jest takie na pewno korzystne dla podatników, zmniejszy się po prostu ilość czynności, które trzeba będzie wykonywać, a tych czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi no, może być bardzo dużo, w zależności od tego oczywiście, z jakimi towarami, z jakimi usługami mamy do czynienia. Jeszcze jedna tutaj rzecz dość istotna, mianowicie odpowiedzialność podatkowa członków grupy VAT. W zakresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tą grupę VAT tego statusu, członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku. No tu jest taki wentyl bezpieczeństwa dla jakby tutaj dla skarbowości. Wszelkie nieprawidłowości, które by wystąpiły w takiej grupie VAT, jeśli zostałyby stwierdzone i rodziłyby jakieś obowiązki podatkowe, które nie zostały uregulowane, po rozwiązaniu grupy VAT przechodzą jako odpowiedzialność solidarna na pozostałych członków grupy VAT. Także tutaj też dobierając do tego składu podmioty gospodarcze, no też należy wziąć pod uwagę to, że w przypadku, kiedy jeden z podmiotów w jakiś sposób by tutaj nam zawinił i rodziłoby to jakąś odpowiedzialność podatkową, no tutaj wszyscy będą zobowiązani do jej uregulowania. Tutaj mamy teraz slajd dotyczący już wykreślenia grupy VAT, skutki wykreślenia, czyli też istotna informacja, kolejny obowiązek dla przedstawiciela grupy VAT, mianowicie jest obowiązany zgłosić naczelnikowi Urzędu Skarbowego zmianie w stanie faktycznym lub prawnym skutkującym naruszeniem uznania grupy VAT za podatnika w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian. Tutaj chodzi o wszystkie te sytuacje, w których już w trakcie trwania umowy, w trakcie istnienia podatnika grupy VAT doszłoby do takich zmian, w których zniknęłyby nam te powiązania ekonomiczne, finansowe, organizacyjne, które to powiązania muszą istnieć przez cały czas jakby funkcjonowania grupy VAT. Gdyby takie powiązania zniknęły, przedstawiciel grupy VAT jest obowiązany zgłosić to urzędom skarbowym w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian. Chociaż tutaj no, przyznam szczerze, że na dzień dzisiejszy ja jeszcze nie odnalazłem przepisu, który rodziłby jakąś odpowiedzialność przedstawiciela grupy VAT w sytuacji, kiedy no, tutaj uchybiłby temu terminowi i zgłosiłby to trochę później. Nie wiem, w jaki sposób byłby ukarany, no, na pewno jakąś odpowiedzialność na siebie w tej sytuacji oczywiście bierze. Grupa VAT traci status podatnika z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym i oczywiście to z upływem terminu, na jaki została utworzona, czyli taka też oczywista rzecz, umowa zostaje zawierana na minimum 3 lata, po jej upływie taka grupa zostaje wykreślona jako grupa VAT. I tutaj kolejny slajd też będzie do tego nawiązywał. Niech się tylko ładnie nam przełączy. Chyba za daleko. Nie, tutaj chyba dalej na slajdzie tego nie będzie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, nie wiem czy będzie to na kolejnych slajdach, ale do tego slajdu jest jeszcze dość istotna taka informacja, że można tutaj oczywiście w przypadku, kiedy już widzimy, że upływa nam termin, na który zawarliśmy grupę VAT, a dalej chcemy kooperować ze sobą, dalej ta współpraca jest dla nas ekonomicznie uzasadniona, a my możemy w terminie 30 dni przed upływem terminu, na który zawarliśmy umowę, przedłużyć istnienie takiej grupy VAT, zgłaszając to do Naczelnika Urzędu Skarbowego właśnie w terminie minimum 30 dni przed upływem terminu, na jaki zawarliśmy umowę. No i wtedy taka grupa dalej istnieje. Oczywiście tutaj też nie możemy mówić o możliwości w tej sytuacji dodatkowo dodania jakichś podmiotów gospodarczych lub ich wystąpienia z grupy VAT. Każdorazowo mówimy tu o grupie VAT, która została zawarta na samym początku. Przedłużenie takiej umowy może dotyczyć oczywiście tylko właśnie czasu funkcjonowania, ale już nie może dotyczyć grup podmiotów, które są zaangażowane. Czyli tutaj nie ma możliwości to, gdybyśmy chcieli zmienić skład tej grupy, każdorazowo musimy umowę rozwiązać lub po prostu ona wygaśnie i zawiązać nową umowę. Jakie są korzyści z takiej sytuacji, z wprowadzenia takiego podatnika grupy VAT? No korzyści jest trochę tutaj w uzasadnieniu i też tak jak czytałem w opracowaniach dotyczących funkcjonowania tych grup VAT w innych krajach, tutaj warto wspomnieć, o czym może nie mówiłem wcześniej,
że choćby w Belgii taki grup VAT istnieje już ponad 2600, także jest to na pewno rozwiązanie korzystne dla podatników. Tutaj jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami i do zdecydowania się jednak na takie rozwiązania w sytuacji, kiedy jednak funkcjonujemy w obrocie gospodarczym razem z innymi podmiotami, od których jesteśmy albo uzależnieni, albo z którymi po prostu ściśle współpracujemy. Mianowicie pierwszym z takich podstawowych warunków, znaczy warunków tylko korzyści, które zyskujemy, to jest lepsza płynność firmy. Chodzi tutaj o regulację dotyczącą samego podatku od towarów i usług. Mianowicie w ramach grupy VAT my nie wystawiamy faktur VAT. To znaczy, że my tutaj nie musimy w tym momencie, w sytuacji, kiedy świadczymy jakieś usługi albo jesteśmy w ramach grupy VAT, albo jesteśmy odbiorcami tych usług, mamy podatek naliczony, podatek należny. No, możemy mieć sytuację, w której ten podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego. No i my tutaj byśmy musieli dopiero czekać na rozliczenie podatku, na zwrot tego podatku, czyli mamy zamrożony jakiś kapitał. Tutaj nie mamy z tym do czynienia, czyli mamy uwolnienie tego kapitału, który byłby zamrożony w podatku od towarów i usług na czas tutaj jakby do rozliczenia naszego i do zwrotu tego kapitału przez Urząd Skarbowy w ramach zwrotu podatku z podatku VAT. Także tutaj to nie występuje, te obroty są nieopodatkowane, jest to dość duża korzyść. W ramach tego można oczywiście sobie tutaj jakoś tak ustawić tę działalność gospodarczą, aby możliwie płynnie wykorzystywać te środki, nie zamrażając ich w podatku od towarów i usług. Jeden JPK dla całej grupy. Czyli nie mamy tutaj obowiązku co miesiąc raportowania naszej działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty gospodarcze. Mamy tylko jeden plik JPK VAT, który obejmuje tylko te działania, które są dla grupy VAT, od podmiotów zewnętrznych i dla podmiotów zewnętrznych. Cała ta działalność gospodarcza sprowadza się jakby tutaj do tych uregulowań, o których wspomniałem wcześniej. Jest to na pewno wygodne, na pewno zmniejsza to ilość faktur, które wytworzymy, ilość dokumentów, które będziemy musieli wziąć pod uwagę, ilość raportów, które musimy składać w Urzędzie Skarbowym. Tutaj jakby ta kolejna korzyść, już o niej wspomniałem, w ramach tego jednego pliku JPK VAT, czyli brak fakturowania obrotu wewnątrz grupy. Jest to jak najbardziej korzystne. Tutaj przed wprowadzeniem tego rozwiązania, no oczywiście były prowadzone konsultacje, jak najbardziej jest szeroko tutaj pojętą tymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, no i ten warunek zawsze okazywał się być jak bardziej korzystny, czyli czym mniej faktur w firmie, to wiadomo, że będzie ten obrót płynniejszy. Brak metody podzielonej płatności i weryfikacji podatników na białej liście, czyli tutaj też nie będziemy musieli każdorazowo weryfikować naszych kontrahentów, którzy są w grupie VAT, ponieważ to są podmioty z nami powiązane, ten obowiązek odpada, jak również nie będzie konieczności w ramach grupy VAT stosowania tej metody podzielonej płatności, no też z uwagi na to, że ten podatek, po prostu podatek VAT u nas w grupie nie wystąpi. Mniejsze ryzyko kontroli. To też jest taka korzyść, która będzie na pewno wymierna dla Państwa. Mniejsze ryzyko kontroli wiąże się po prostu z tym, że tutaj będzie kontrolowana tylko grupa VAT, czyli i ta grupa VAT będzie traktowana jako taki podmiot zaufany z uwagi na te obowiązki takie raportowania tej działalności grupy VAT, czyli oczywiście wiąże się to na pewno z mniejszą ilością kontroli, czyli grupa VAT będzie tym podatnikiem wiarygodnym. Tutaj podsumowanie, może ja już tutaj nie będę tego omawiał, bo widzę, że już jest godzina 13, a został jeszcze jeden temat, troszkę nam się to przedłuży. Dlatego ja te slajdy przeskoczę, od razu wskakujemy na krajowy system e-faktur, czyli na dzień dzisiejszy mamy uruchomione taką podstawową rzecz, która została wprowadzona. Też nie jest to nowość, już to funkcjonuje w Unii Europejskiej, czyli krajowy system e-faktur. Co on umożliwia? Umożliwia on wystawianie, udostępnienie faktur ustrukturyzowanych. System przechowuje, oznacza numerem identyfikacyjnym przydzielonym przez ten system faktury, weryfikuje zgodność z określonymi i udostępnionymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzór takiej faktury. Czyli na dzień dzisiejszy wchodzi nam nowy sposób, jeszcze obligatoryjny, już niedługo fakultatywny, sposób do wystawiania faktur. Krajowy system e-faktur funkcjonuje, z tego co wiem, została już uruchomiona, teraz Państwu podam, została uruchomiona też aplikacja, mianowicie
ksef-aplikacja.mf.gov.pl. Aplikacja, która, no, z której ja jeszcze nie korzystałem, nie miałem tej możliwości się z nią zapoznać, ale z tego co wiem, to jest aplikacja, która ma już tutaj wspomagać możliwość fakturowania też również tym mniejszym przedsiębiorcom, fakturowania za pomocą tego systemu, krajowych systemy faktur. Oczywiście krajowy system e-faktur jest to serwer, który będzie przyjmował te faktury, będzie je przesłuchiwał, będzie je przetrzymywał, bo one będą dostępne na tym serwerze, ale tutaj jakby ze strony informatycznej, ze strony państwa i państwa dotychczas tych programów księgowych, z których korzystacie, ta łączność z tym serwerem będzie możliwa przez jednak tutaj tą aplikację, przez tą bramkę e-API i tak naprawdę całość fakturowania. Będzie to fakturowanie tak jak do tej pory za pomocą systemów księgowych, z którymi korzystamy, systemów księgowych, które zostaną połączone z serwerem i poprzez to będą miały możliwość tutaj wymiany tych informacji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli wystawiania faktur, przesyłania ich do KSeF, jak i pobierania tych faktur z KSeF zarówno przez nas, jak i przez naszych kontrahentów. System, kto może korzystać oczywiście z tego systemu? No, korzystać mogą generalnie wszyscy, którzy są podatnikami podatku, którzy są zarejestrowani jak podatnicy podatku od towarów i usług, ale też również podatnicy zwolnieni z tego podatku, którzy wystawiają jednak faktury z tą informacją, że podatnik zwolniony, i podatnicy zidentyfikowani w Polsce tutaj do szczególnej procedury unijnej OSS, ale to już jest taki wyjątek, znaczy to jest już jakiś tam powiedzmy szczegół. Tak naprawdę oczywiście co do zasady są to wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów i usług, nie są zarejestrowani, ponieważ korzystają z tego zwolnienia, ale takie faktury będą mogli wystawiać. Zalety korzystania z takiego systemu, no to oczywiście szybki zwrot VAT, który został wprowadzony, czyli w momencie, kiedy fakturujemy naszą sprzedaż tylko z wykorzystaniem KSeF, przysługuje nam 40-dniowy termin do zwrotu podatku, nadwyżki podatku od towarów i usług przy spełnieniu warunków, które też obejmują ten 40-dniowy termin zwrotu. Ja już o tym nie będę wspominał, to jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tymi warunkami. Też są to regulacje, które zostały wprowadzone dopiero od stycznia. Bezpieczeństwo, mianowicie faktury powstają w bazie danych Ministerstwa Finansów, nie ulegają zniszczeniu, zaginięciu, nie ma zatem konieczności wydawania ich duplikatów. No tutaj też zmieni się sytuacja, w której nasz kontrahent zagubi naszą fakturę, zwróci się do nas z prośbą o wystawienie takiej, ponowne jakby wystawienie takiej faktury. Dotychczas było to po prostu zrobione na zasadzie duplikatu takiej faktury, teraz nie będzie takiej konieczności. Będziemy mogli po prostu przedrukować taką fakturę i ponownie kontrahentowi ją dostarczyć. Czyli przyspieszenie obrotu gospodarczego dzięki temu. Będzie możliwość wymiany bardzo szybko pomiędzy podmiotami, oczywiście podmiotami, które wyrażą zgodę na dzień dzisiejszy skorzystania z tego systemu, zarówno nasi kontrahenci. No tutaj jedyna jakby czynność, do której jesteśmy zobligowani, aby korzystać z tego systemu, to jest jakby uzyskanie zgody przez naszych kontrahentów. W przypadku braku takiej zgody my korzystamy z tego systemu, no ale faktury będziemy musieli wtedy już doręczać poza systemem KSeF, czyli w sposób tradycyjny, tak jak dotychczas miało to miejsce. Wygoda, e-faktury są wydawane według jednego wzorca, czyli tutaj nie będzie tych wzorców różnych, które w różny sposób nam te podstawowe dane w takim wzorcu umieszczały. To będzie jeden wzorzec, będzie on czytelny, będzie on zgodny przede wszystkim z tymi wymogami, które są niezbędne do wystawienia faktury. Wszystkie informacje będą tam zawarte, każda z w tym samym miejscu. Będzie to po prostu ustandaryzowane według schemy, która została przyjęta przez Ministerstwo Finansów dla faktur ustrukturyzowanych. Standaryzacja, czyli wzajemne rozliczenie oraz księgowanie faktur stanie się łatwiejsze. Mniej danych do przesyłania. Podatnik wystawiający fakturę w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych faktur. Tutaj chodzi o to, że my jako administracja skarbowa będziemy mieli dostęp do tych faktur. W związku z tym nie będzie potrzeby już przez państwa raportowania tego obrotu za pomocą pliku kontrolnego dla faktur, czyli JPK faktury.
Nie będziecie Państwo w przypadku czynności sprawdzających proszeni o udostępnienie tych faktur, kserowanie ich, przesyłanie nam. Te wszystkie informacje będziemy posiadać z poziomu tutaj Krajowego Systemu e-Faktur. Czyli to oczywiście te mniej obowiązków też dla samych podatników. Mianowicie faktury będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat i nie będzie potrzeby przechowywania ich w inny sposób, czyli odpadnie tutaj konieczność drukowania faktur, przekazywania ich do naszych biur, które nas rozliczają, finansowych, księgowych. Biura nie będą tutaj jakby zobowiązane do gromadzenia tej niezliczonej ilości segregatorów, które zawierają nasze faktury, są przechowywane, archiwizowane. Wszystko to będzie w ramach tego systemu przebiegało przez okres 10 lat, czyli przez okres, który został przyjęty przez ministerstwo jako taki okres, co do którego liczymy na to, że wszystkie już te zobowiązania podatkowe, które będą wynikały z prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, ulegną przedawnieniu, więc nie będzie potrzeby przechowywania tych faktur przez okres dłuższy. Po tym okresie 10-letnim będzie możliwość pobrania wszystkich tych faktur i już przechowywania też również we własnym zakresie na formie zapisów elektronicznych, także one też oczywiście nie znikną. Kolejny tutaj slajd, już jesteśmy jakby bliżej niż dalej. Niektóre chyba będę jakby zmuszony przeskoczyć z uwagi na ten czas, który pozostał. Tak jak wspomniałem, na dzień dzisiejszy jest to rozwiązanie dobrowolne. Najprawdopodobniej od stycznia już 2023 roku może to stać się obligatoryjne. Tak naprawdę zależy to od decyzji derogacyjnej, jaka Komisja Europejska musi wydać. Decyzja derogacyjna co do zasady ma nam tutaj potwierdzić, że nasz system KSeF jest zgodny z rozwiązaniami przyjętymi w dyrektywie VAT, tutaj nie narusza tych rozwiązań. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Najprawdopodobniej rzeczywiście od 2023 roku będzie to obligatoryjny sposób fakturowania działalności gospodarczej, dlatego zachęcam już tutaj wszystkich do tego, żeby jednak korzystać z tego, również zapoznać się jakby z funkcjonalnościami tej aplikacji ksef-aplikacja.gov.pl, która została udostępniona do tego, żeby już jakby przyzwyczaić się do tego systemu, do tego sposobu fakturowania, bo nagle okaże się, że no nie będziemy mieli możliwości innej niż tylko przez faktury elektroniczne tutaj prowadzenia tej działalności gospodarczej, jeśli chodzi o tą stronę formalną. Kolejne pojęcie faktury ustrukturyzowanej. Tutaj może do tego już nie będę wracał, nie będę tego omawiał. Oczywiście faktura ustrukturyzowana swoją definicję w ustawie o podatku od towarów i usług ma. Definicja ta została wprowadzona do artykułu 2 punkt 32a, czyli co do zasady jest to faktura, która będzie zgodna, będzie, znaczy chociaż może o tym wspomnę, mianowicie wprowadzono definicję, faktura ustrukturyzowana jest to faktura wystawiona przy użyciu KSeF, zgodna ze wzorcem faktury, który został przez ministerstwo udostępniony też również na stronach Ministerstwa Finansów. Wzorzec oczywiście, jeśli jest zgodny, system w tym momencie przydziela numer identyfikujący tę fakturę w systemie i wtedy jest dopiero faktura ustrukturyzowana, rozumiana z punktu widzenia tych przepisów, czyli mamy fakturę zgodną ze wzorcem, taka faktura spełnia wszystkie warunki bycia tą fakturą ustrukturyzowaną, takiej faktury przydziela nie jest numer identyfikujący tą fakturę, wtedy mamy do czynienia już z wystawieniem faktury i z wszystkimi z tego tytułu rodzącymi się obowiązkami podatkowymi. Tutaj jeszcze wspomnę, że istnieje coś takiego jak możliwość elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, które zostało wprowadzone. Te dwa systemy, czyli faktury ustrukturyzowane, o których mówimy w zamówieniach publicznych i faktury ustrukturyzowane, o których będziemy teraz mówić w tym rozumiane jako działające w systemie KSeF, to są dwa różne systemy, także tutaj też proszę zwrócić uwagę na to, jeśli ktoś z Państwa świadczy usługi dla podmiotów publicznych i fakturuje to z wykorzystaniem tutaj przy udziale tej ustawy o elektronicznym fakturowaniu zamówień publicznych, no to nie będzie to samo, także tutaj będzie, tutaj też jest na dzień dzisiejszy taka informacja, że wtedy też nie będzie można jakby wystawiać tych faktur przez ten system KSeF, tylko i wyłącznie, tak jak do tej pory miało to miejsce, przez systemy, które umożliwiają wystawianie faktur w zamówieniach publicznych. Wystawianie, przesyłanie faktur ustrukturyzowanych.
Czyli fakturę ustrukturyzowaną będzie można wysłać na dwa sposoby. Z wykorzystaniem bezpłatnego narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów przy użyciu programów komercyjnych. To, co wspomniałem, nasze programy księgowe będą w momencie, kiedy zostaną już przez informatyków zsynchronizowane, będą nam po prostu umożliwiały łączenie się z systemem KSeF i wysyłanie faktur ustrukturyzowanych, które to faktury będą wysyłane i przyjmowane przez system KSeF, jak również wysyłane przez system KSeF do naszych kontrahentów w formacie XML. I taki dopiero format, w zależności od tego, no, jaki tutaj będziemy mieli program komercyjny, no zakładam, że wszystkie programy komercyjne będą miały taką możliwość, taki format dopiero będzie wizualizowany u nas na komputerach, będziemy mogli się z nim zapoznać, z tą fakturą, już w takim graficznym obrazie lub w sytuacji, kiedy będziemy chcieli komuś tą fakturę przesłać poza systemem KSeF, będziemy mogli ją wydrukować i oczywiście przesłać. Takie podstawowe informacje, może przejdę dalej. Wystawianie, otrzymywanie faktur. To jest to, do czego już nawiązałem, czyli faktura ustrukturyzowana nie wysyła się do nabywcy, lecz do systemu KSeF. System KSeF dopiero po sprawdzeniu takiej faktury, nadaniu jej unikatowego numeru, przesyła, umożliwia przesłanie tej faktury do nabywcy. Nabywca tutaj sam jest zobowiązany do tego, żeby poprzez łączenie się z systemem aktualizować tą sytuację, sprawdzać, czy jakieś faktury zostały mu wystawione. Te faktury będą wysyłane do programów księgowych nabywcy i on wtedy będzie miał możliwość się z tą fakturą zapoznać, opłacić ją, jeśli ma taką wolę, wydrukować. Przesłanie faktur do systemu KSeF będzie możliwe po uwierzytelnieniu się podatnika w systemie. Tutaj może nie będę się już nad tym rozwodził. Tutaj zachęcam Państwa do zapoznania się z rozporządzeniem, które zostało wydane. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur z dnia 27 grudnia 2021 roku. Rozporządzenie to szczegółowo omawia, w jaki sposób będziemy mogli się, no można tak powiedzieć, logować do systemu, uwierzytelniać nasze działania w systemie, tak abyśmy mogli te faktury przesyłać, odbierać, sprawdzać je. Tutaj oczywiście poziom uprawnień, poziom dostępu do faktur będzie różny w zależności od tego, komu i w jakiej formie damy taką możliwość, aby działał w naszym imieniu w tym systemie, aby mógł mieć dostęp do faktur, aby mógł je wystawiać, aby mógł je pobierać. To oczywiście mowa jest przede wszystkim o biurach księgowych, które będą miały dostęp do naszych faktur. Otrzymywanie faktur przez nabywcę wymaga akceptacji, to co wspomniałem wcześniej, czyli tutaj musimy wystąpić do naszych kontrahentów. O imię. To nie jest pokaźne, że to może być każda dorozumiana zgoda. Najpierw oczywiście w jakiejś formie utrwalonej, czy mailowo, czy na papierze. Kolejny punkt tutaj, jeśli odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymywanie, to my oczywiście jak najbardziej działamy w systemie, wystawiamy te faktury ustrukturyzowane, ale doręczamy już je poza systemem w postaci elektronicznej i papierowej. I w dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tą fakturę będzie ona uznana za wystawioną i jednocześnie będzie ona uznana za otrzymaną przez naszego nabywcę. To ma dość istotne znaczenie podatkowe, mianowicie w tym samym czasie nastąpi wystawienie faktury i otrzymanie faktury przez nabywcę, czyli obowiązek ujęcia w rozliczeniu podatkowym w okresie, w którym tą fakturę już otrzymaliśmy. No tutaj taka techniczna rzecz, czyli podatnik prowadzi własną oczywiście numerację faktur, także tutaj ten numer, o którym wspominałem, numer identyfikujący fakturę w systemie KSeF, jest czymś innym niż numer, który Państwo nadajecie fakturze. To jest system już, to jest numer już systemowy, który tą fakturę, po którym możemy też tą fakturę w systemie odszukać, ale jest to coś innego od tego numeru, który tutaj jest obligatoryjny dla samych faktur, który jest nadawany przez Państwa. Jeszcze widzę trzy slajdy. To już o tym wspomniałem, więc przeskoczę tą część prezentacji, czyli 10 lat faktury są przechowywane w systemie. Po upływie tych 10 lat, tu już Państwo sami we własnym zakresie te faktury przetrzymujecie. Dostęp do KSeF.
To też wiąże się, już to zasygnalizowałem, z nadawaniem, zmianą, odbieraniem uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur. Krąg podmiotów, które mają do tego dostęp, jest dość szeroki i tylko i wyłącznie zależy od Państwa, komu i w jakim zakresie nadacie uprawnienie do tego, żeby działał w Waszym imieniu na fakturach, które Was dotyczą i zostały wystawione przez KSeF. Tu przede wszystkim chodzi o biura rachunkowe, o pracowników biur rachunkowych, którym te uprawnienia mogą zostać dalej przekazywane, o Waszych pracownikach z działów księgowych, które mogą mieć dostęp do tych faktur, działając tak jakby no, z Waszego tutaj upoważnienia. Wszystkie te rzeczy, które dotyczą już tych rzeczy technicznych, związanych z nadawaniem uprawnień, z uwierzytelnianiem się, to już tak jak wspomniałem, wszystko to jest uregulowane w rozporządzeniu ministra finansów. Tu zachęcam do zapoznania się z tym, tak abyście też Państwo widzieli, w jaki sposób te pierwsze kroki, które trzeba wykonać, w jaki sposób one powinny być prawidłowo przeprowadzone, aby tutaj móc w ogóle kogoś upoważnić, aby móc samemu działać w systemie, jakie warunki tutaj należy spełnić, te warunki techniczne. Także z mojej strony to już jest wszystko. Tutaj jeszcze jest jeden slajd. Pytania widzę, że dotyczą, te, które się pojawiły, dotyczą chyba tylko i wyłącznie tej części podatku od, nie podatku od towarów i usług. Z tego co wiem, zaraz spróbujemy udzielić odpowiedzi na Państwa pytania, ale tutaj ostatni slajd, który Państwu prezentuję, to już jest slajd, który dotyczy możliwości uzyskania wszelkiej pomocy, jaka będzie niezbędna do tego, aby gdy pojawiły się jakieś pytania, w momencie, kiedy już zaczniecie działać na tych przepisach, zapoznacie się z tymi przepisami, też zapoznacie się z naszą prezentacją, wtedy mogą jeszcze jakieś pytania się rodzić. Tutaj mamy 3 numery kontaktowe. Oczywiście można też wysyłać zapytania poprzez komunikatory na Biuret Informacji Publicznej na stronie dolnośląskiej, stronie Izby Administracji Skarbowej, czyli www.dolnośląskie.kas.gov.pl. Także ze swojej strony dziękuję już Państwu za uwagę. Czasu jest mało, ja już tak już troszkę zostałem dłużej. Chciałem Państwu wszystko omówić, już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy Pani Agnieszce Kowalskiej, Pani Magdalenie Kowalskiej, Pani Agnieszce Sieruga oraz Panu Kamilowi Górskiemu oraz Krajowej Administracji Skarbowej za przeprowadzenie tego webinaru. Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Oczywiście indywidualnie już poprosimy dzisiejszych ekspertów o udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania i przesłanie ich drogą mailową. A w związku z tym, że no przedłużyło nam się troszeczkę dzisiejsze spotkanie, jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w webinarze w imieniu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej. I zapraszamy do śledzenia naszych stron, naszych mediów społecznościowych z informacjami o kolejnych webinarach, kolejnych spotkaniach, kolejnych ciekawych szkoleniach czy też warsztatach organizowanych przez Wrocławski Park Technologiczny. Dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu.